George Miller, Ojcem dla sierot. Rozdział pierwszy. Zwyczajny złodziejaszek. Trach! Doniczka spadła z parapetu na chodnik, gdy George Miller wysunął nogę, by postawić ją na ziemi. Wychodził przez okno z tyłu gospody, w której się zatrzymał. Kiedy usłyszał trzask, zastygł w miejscu. Przekonawszy się w końcu, że nikt nie zwrócił uwagi na hałas, postawił delikatnie na brukowanym chodniku najpierw jedną nogę, a potem drugą. 16-letni George wyprostował się teraz na całą swoją wysokość i rozejrzał uważnie dookoła. – Dobrze – powiedział półgłosem sam do siebie. – Wszystko w porządku. Znikam stąd. Już po chwili jednak zrozumiał, że powiedział to zbyt szybko. Z obu stron ulicy w jego kierunku biegli policjanci. Rozejrzał się błyskawicznie dookoła, rozpaczliwie szukając drogi ucieczki, ale nie znalazł. W następnej chwili policjanci trzymali go już mocno za ręce i bezceremonialnie ciągnęli po brukowanej ulicy na posterunek. Godzinę później George ciągle czekał, kiedy zostanie wyczytane jego nazwisko. Drewniana ławka, na której siedział, nie miała oparcia. Była twarda i niewygodna, a łańcuchy na jego chudych przegubach i kostkach wbijały mu się w ciało. Myślał o tym, jak wielki szok przeżyłby jego ojciec, gdyby zobaczył go skutego. Zresztą, ojciec prawdopodobnie nie byłby w większym szoku, niż on sam jest teraz. George miał już na swoim koncie wiele oszustw, ale tym razem po raz pierwszy został złapany. To znaczy, pierwszy raz został złapany przez policję. Gdy miał 10 lat, przyłapał go własny ojciec, co skończyło się bardzo boleśnie i upokarzająco. Jego ojciec, Johann Miller, był poborcą podatków dla rządu pruskiego. Dlatego w ich domu często znajdowały się duże sumy pieniędzy. Pan Miller często skarżył się, że giną z nich drobne kwoty. Ale tak George, jak i jego młodszy brat zdecydowanie twierdzili, że nie mają z tym nic wspólnego. Któregoś dnia ojciec zawołał George'a do swojego gabinetu, gdzie przygotował dla niego pułapkę. Wcześniej odliczył pewną ilość monet i położył je na brzegu biurka. Kiedy George przyszedł do gabinetu, ojciec powiedział, że musi na chwilę wyjść. Gdy George był sam, zauważył stosik monet na biurku ojca. Zaczął myśleć o wszystkich wspaniałych rzeczach, jakie mógłby zrobić, mając te pieniądze. Tak wielką stratą wydawało mu się to, że wszystkie te pieniądze zostaną włożone do czarnej urzędowej sakiewki, której używa ojciec do poboru cła, a potem przekazane jakiemuś urzędnikowi. George zbliżył się do biurka i delikatnie podniósł 3 monety. Nikt nie zauważy, że ich nie ma. Szybko wsunął monety do swojej prawej skarpetki. Gdy Johann Miller wrócił do biura, ku przerażeniu George'a, od razu podszedł do monet na biurku. – Dziwne – powiedział tym niskim, chłodnym tonem głosu, którego George tak się bał. – Chyba było tu więcej monet. Policzmy. George poczuł, że cały się czerwieni. Serce waliło mu jak młotem. Monety schowane w skarpetce jakby paliły go w skórę. – Pokaż, co masz w kieszeniach – powiedział ojciec powoli, patrząc prosto w oczy syna. – Ale tato – zaczął George, ale nie dokończył. Posłusznie wyjął wszystko z kieszeni i położył na biurku. Była tam stalówka, 3 szklane kulki i jakieś 30 centymetrów sznurka. Wysunął kieszenie ze spodni, żeby było widać, że nic więcej w nich nie ma. Zdejmij koszulę. George był przerażony. Co jeszcze każe mu zdjąć ojciec, zanim uwierzy swojemu najstarszemu synowi? I spodnie. Poczuł, jak ogarnia go panika. Sytuacja była rozpaczliwa. Jeżeli ojciec znajdzie monety w skarpetce, złoi mu skórę. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń George wiedział już, że bez spodni będzie to szczególnie bolesne. Skarpetki, zażądał zdecydowanie ojciec. George
Zsunął je powoli z nóg, najpierw lewą, potem prawą, starając się zrobić to tak, by monety nie zabrzęczały. – Daj mi je – powiedział ojciec. Serce waliło mu teraz jeszcze szybciej. Twarz paliła go jak ogniem. Ze spuszczonymi oczami podał skarpetki ojcu. Sekundę później ojciec wybuchnął. – Mój syn zwyczajnym złodziejaszkiem. Jak śmiałeś pohańbić nazwisko Millerów? Chodź tutaj! Ojciec sięgnął po trzcinę stojącą w rogu biura. Trzask, trzask, trzask! Bicie wydawało się nie mieć końca. Ból był straszliwy. Wreszcie, gdy nogi już uginały się pod George'em, gniew ojca opadł i kara się skończyła. Żebyś mi więcej nie poważył się kraść. Czy słyszysz mnie? Wołał Johann Miller, potrząsając synem dla podkreślenia każdego słowa. Tak, wymamrotał George. A teraz precz mi z oczu, krzyknął ojciec, wskazując na drzwi. George zabrał swoje rzeczy i zataczając się wyszedł z biura. Nie nałożył nawet z powrotem ubrania. W tym momencie nie miało dla niego znaczenia to, kto go zobaczy. Za bardzo bolały go pośladki. Dowlókł się jakoś do swojego pokoju na piętrze i zamknął za sobą drzwi na klucz. Bezpieczny wewnątrz. Padł z płaczem na łóżko. Jak długo będę żył, nie zrobię już tego więcej, obiecywał sobie przez łzy, równocześnie przebiegając palcami po pręgach na nogach i pośladkach. Nie miał jednak na myśli tego, że już nie będzie kraść. Nie, za bardzo kochał dreszczyk emocji i przygody. Gdy to robił, nie mówiąc już nic o innych korzyściach, George Miller obiecał sobie, że już nigdy więcej nie da się złapać. Kradzieże były podniecające, a przyłapanie bolesne i upokarzające. A teraz, 6 lat później, znowu pozwolił się złapać. Jak mógł być tak głupi? Stawiał sobie to pytanie ciągle na nowo, czekając na twardej, drewnianej ławce na posterunku policji. – Ty? – zawołał policjant, wskazując na niego – chodź tutaj. I to szybko. – Tak, proszę pana – odpowiedział George, podrywając się na nogi tak szybko, jak pozwalał na to łańcuch. Powłócząc nogami podszedł do biurka policjanta. Trzymał głowę do góry i starał się sprawiać wrażenie posłusznego, młodego człowieka, którego fałszywie oskarżono. – Nazwisko? – spytał policjant. Millem, proszę pana. George Miller. Policjant zapisał je w wielkiej, oprawionej w skórę księdze. Data i miejsce urodzenia? 27 września 1805 rok. Kroppenstedt, Prusy. Policjant zapisywał to wszystko w księdze, przerywając jedynie po to, by zanurzyć stalówkę w indyjskim kałamarzu z atramentem. George przyglądał mu się nieznacznie i zastanawiał się, ile policja właściwie wie. Czy wiedzą, że przed przyjazdem do Wolfan Bittel mieszkał przez tydzień w gospodzie w Brunszwiku i wyjechał stamtąd nie płacąc za pobyt? George postanowił, że jeżeli nie wiedzą, to będzie się pilnował, żeby nie powiedzieć niczego ponadto, co jest absolutnie konieczne. Po 3 godzinach intensywnego przesłuchania przyznał się jednak do wszystkich swoich przestępstw. Tak, mieszkał przez tydzień w drogiej gospodzie w Brunszwiku i wyjechał bez zapłacenia. Tak, próbował zrobić to samo w Wolfenbittel, wychodząc przez okno gospody. Nie, nie ma pieniędzy, żeby zapłacić za wynajęcie tych pokoi. I nie, nie potrafił podać żadnego powodu, na podstawie którego mógłby być zwolniony z aresztu w oczekiwaniu na proces. Następnego dnia George siedział w swojej celi, nucąc kolędę. Było święto Narodzenia Pańskiego. Ale jakie to miało teraz znaczenie? Przez poprzednie 5 lat spędzał święta w szkole, w katedral Klasikszol w Halberstadt, gdzie uczył się łaciny, francuskiego, niemieckich klasyków i arytmetyki. Tam wszystko było takie proste. Nauczycieli można było tak łatwo oszukiwać. Od kiedy skończył 12 lat, wymykał się wieczorami ze szkoły,
by chodzić na zabawy z piwem, grać w karty i grać na pianinie czy gitarze w miejscowych domach rozrywki. Po ukończeniu szkoły, zamiast wrócić do domu, George postanowił wybrać się w krótką podróż. To wtedy rozpoczęły się jego obecne kłopoty. Do ojca napisał, że zostaje w szkole 2 tygodnie dłużej, by śpiewać na specjalnym nabożeństwie w kościele. Potem wyjechał w podróż do Dolnej Saksonii, nie mając grosza przy duszy, co skończyło się zamknięciem go w areszcie. Jak mógł być taki głupi? Miał teraz mnóstwo czasu, by odpowiedzieć sobie na to pytanie. Mijał dzień za dniem, których jednym urozmaiceniem był kawałek czarnego chleba i kubek słonej zupy warzywnej, jakie dostawał 2 razy dziennie. Po tygodniu znał już dokładnie każdy centymetr swojej celi. Od inicjałów TW wyrytych na kamieniu nad pryczą, przez rowek w ścianie biegnący równolegle do krat w oknie, aż po gwóźdź w środkowym zawiasie grubych, drewnianych drzwi, których był jaśniejszy od nich. Zastanawiał się też, czy ojciec otrzymał list od władz z informacją o tym, gdzie się znajduje. Dni w celi liczył, robiąc rysę na ścianie za każdym razem. Gdy przez zakratowane okno wpadały do środka poranne promienie słońca. Nadszedł 16 dzień stycznia. George był już w areszcie przez 24 dni. Wiedział tylko tyle, że może tu być jeszcze następne 24 dni, a może nawet 124. Tego ranka usłyszał jednak obiecujący dźwięk. W zamku zazgrzytał klucz i drzwi otworzyły się ze zgrzytem. Do celi weszło 2 policjantów i postawiło go na nogi. Twój ojciec przyjechał po ciebie, ale to nie oznacza, że będziesz wolny. Policjant zaśmiał się z własnego żartu. George jęknął. Ojciec na pewno będzie w złym humorze. Miał rację. Johann Miller zapłacił dług George'a w 2 gospodach i za koszt jego zamknięcia w areszcie. Dopiero wtedy syn został przekazany pod jego opiekę. Gdy wsiadali razem do konnego powozu, który zabierał ich do domu, ojciec zasyczał. Co by na to powiedziała twoja matka? Odpowiedz mi. Potem przez całą jazdę do domu nie odezwał się ani słowem. George nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie. Jego mama zmarła nagle przed 2 laty, ale on spędzał tak przyjemnie czas z przyjaciółmi, że wcale mu jej nie brakowało. Chciałby odczuwać jakiś żal z tego powodu, że byłby to dla niej zawód i że zawiódł ojca, ale nie odczuwał. Żałował jedynie tego, że dał się złapać. Żal był mu też siebie samego na myśl o tym, co stanie się, gdy dojadą do domu. Po całodziennej jeździe powóz zatrzymał się przed domem rodziny Millerów. George wysiadł, próbując opanować drżenie rąk. Gdy weszli do środka, ojciec wskazał na drzwi swojego biura. George poczuł, jak uginają się pod nim kolana. Spodziewał się najgorszego i to nastąpiło. Otrzymał najdłuższe i najsilniejsze bicie w całym swoim życiu. Minęło kilka dni, zanim ponownie mógł normalnie chodzić. Jakiś tydzień później Johann Miller wezwał syna do swojego biura i powiedział mu, że nadszedł czas, by dorósł i coś ze sobą zrobił. W tym celu ojciec zapisał George'a na uniwersytet w Halle. George poczuł, jak serce zabiło mu szybciej. O tym właśnie marzył. Ale ojciec jeszcze nie skończył. Tak, George będzie studiował w Halle, jednym z najlepszych uniwersytetów Europy, na kierunku filologii klasycznej. Ale będzie tam miał osobistego tutora, zatrudnionego przez ojca. Tutor, który został wybrany, nie będzie odstępował go ani na krok. George będzie przychodził z nim na zajęcia i wychodził po nich. Każdego wieczoru i weekendy George będzie uczył się razem z nim. Tutor będzie co tydzień wysyłał do domu informację na temat jego postępów w nauce. George nie mógł w to uwierzyć. Tutor? Jak ojciec mógł mu to zrobić? To będzie podobne do więzienia. Wszyscy inni studenci będą przyjemnie spędzać czas, a on będzie jak przykuty do swojego pokoju i będzie musiał się uczyć.
chyba że znajdzie jakiś sposób na uwolnienie się od niego. George w końcu znalazł ten sposób, choć wymagał on wielu kłamstw i podstępów. Uznał, że nie do pomyślenia jest, by pojechał na uniwersytet w Halle z osobistym tutorem. Dlatego bez wiedzy ojca w tajemnicy pojechał do Nordhausen, gdzie zapisał się na przyszły rok akademicki do jakiegoś z mało znanego studium. Ponieważ zawsze dostawał dobre oceny, nawet gdy wcale się nie uczył, został bez problemu przyjęty. Teraz zaczął zastanawiać się na tym, jak powie ojcu o swoich planach. Każdego wieczoru leżąc w łóżku obiecywał sobie, że zrobi to jutro. Ale gdy nadchodził nowy dzień, zawsze pojawiała się jakaś przeszkoda. Mijał miesiąc za miesiącem. Nadszedł poranek 30 września. Następnego dnia George miał wyjechać na uniwersytet w Halle. Wziął głęboki oddech. Zrobił to teraz albo nigdy. Johann Miller wpadł w furię, gdy o tym usłyszał. Kiedy skończą się te kłamstwa? Jak może George odrzucać okazję taką jak Halle dla jakiegoś podrzędnego studium? Powtarzał to pytanie wiele razy, ale w końcu zrozumiał, że nic to nie da. George miał już 17 lat i nie można go było zmusić do studiów tam, gdzie nie chciał. Z wielką niechęcią Johann Miller dał pozwolenie synowi na naukę w studium w Nordhausen, powtarzając przy tym wiele razy i zdecydowanie, że George będzie tego żałował. George bardzo polubił życie w Nordhausen, jeden z najstarszych miast Prus, położonych u stóp gór Harcz. W wolnym czasie wychodził na spacer przez miasto do przepięknej doliny poniżej, ale nie miał wiele wolnego czasu. Obiecał sobie, że będzie się uczył i naprawdę to robił. Najczęściej wstawał o 4 rano i uczył się aż do 10 wieczorem, kiedy to padał zmęczony na łóżko. Tak było przez większość czasu. Od czasu do czasu jednak robił w nocy coś innego. Od tego zaczęły się jego kłopoty. Znowu wciągnął go hazard i zabawy. A na jedno i drugie potrzebował pieniędzy. Ojciec przysyłał mu co prawda drobne kieszonkowe, ale on potrafił wydawać je 10 razy szybciej niż je otrzymywał. W połowie pierwszego roku rozpaczliwie potrzebował pieniędzy. Miał długi u właściciela gospody, kupca, z którym grywał w karty i u kilku przyjaciół. Musiał znaleźć jakiś plan, by szybko zdobyć więcej pieniędzy. Właśnie wtedy otrzymał wysłane przez ojca kieszonkowe, co podsunęło mu wspaniały pomysł, który natychmiast wprowadził w czyn. Zaczął rozpowiadać po całej szkole o otrzymanych pieniądzach, tak by jak najwięcej osób wiedziało, że otrzymał je pocztą. Następnie, gdy nikt go nie widział, wszedł do swojego pokoju w akademiku i schował pieniądze w skrytce na dnie swojego kufra. Potem wziął młotek i rozbił nim zamek kufra i zamek pudła na gitarę. Po tym wszystkim nałożył płaszcz i poszedł na spacer. Na krótko ćwiczył to, co będzie mówił, gdy wróci do szkoły. Miał już wszystko dokładnie przećwiczone. Powoli wszedł przez frontowe drzwi i zdejmując płaszcz powiedział coś o przyjemnej pogodzie do jednego z przychodzących studentów. Następnie wszedł do swojego pokoju, spojrzał na rozbity zamek kufra i zaczął krzyczeć. Przybiegło kilku studentów, by zobaczyć, co się dzieje. – Moje pieniądze! – wołał George, ukrywając starannie przyjemność, jaką odczuwał. – Nie ma moich pieniędzy! Ktoś włamał się do mojego kufra i ukradł je. Rozejrzał się po zszokowanych twarzach przyjaciół. – Co ja teraz zrobię? – zawodził. – Nie martw się, George, coś wymyślimy – powiedział jeden z nich. – Tak, nie załamuj się, wszystko będzie dobrze – dodał drugi – poklepując go delikatnie po ramieniu. A kto mógłby to zrobić? Spytał trzeci. Jednak jakkolwiek próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie tonęła w fali współczucia dla George'a. George starannie ukrywał swoje zadowolenie. Jego plan działał nawet lepiej, niż się tego spodziewał. W ciągu następnych kilku dni przyjaciele zbierali dla niego pieniądze, a gdy mu je przekazali, było ich nawet więcej niż to, co stracił. Ci, którym był winien pieniądze, życzliwie przedłużali terminy spłat. Ostatecznie George
Otrzymał ponad 2 razy tyle pieniędzy, ile przysłał mu ojciec, a dodatkowo nie musiał od razu spłacać swoich wierzycieli. Gratulował sobie z całego serca, że potrafił tak wszystkich przechytrzyć. Nie odczuwał też żadnego poczucia winy z powodu tego, co zrobił. Nie było czego żałować. Życie jest jak gra. W ciągu następnych 2 lat w szkole w Rnotthausen nikt nie zorientował się w tym, co George zrobił, ani też nie przejrzał żadnej innej z jego nieuczciwych sztuczek. George doskonale zacierał za sobą wszystkie ślady. Gdy jego czas w Rnotthausen dobiegł końca, ojciec wezwał go do domu, by porozmawiać o jego przyszłości. Johann Miller ogłosił, że chce, by George został pastorem w kościele luterańskim, oficjalnym państwowym kościele Prus. Jego pastorzy otrzymywali sowite wynagrodzenie i cieszyli się powszechnym szacunkiem. Gdy okazało się, że to oznacza, że ojciec jest gotowy zapłacić za jego studia na Uniwersytecie w Halle, by mógł uzyskać niezbędne wykształcenie, zgodził się bez chwili wahania. Tym razem nie miało być żadnego osobistego tutora. George wprost nie posiadał się ze szczęścia, więc jednak pojedzie na Uniwersytet w Halle. Zostanie także luterańskim pastorem, kimś o wysokiej pozycji w społeczeństwie Prus. Będzie miał mnóstwo okazji, by wykorzystywać swoje sztuczki na całych grupach wiernych, dobrodusznych, naiwnych ludzi. Rozdział 2. Życie na całego. George był trochę zniechęcony. Właśnie od 1,5 godziny słuchał rektora Uniwersytetu w Halle, który mówił o tym, co znaczy być studentem teologii. I to wyglądało dość ponuro. Aby zostać pastorem dobrej, bogatej parafii, student musiał mieć doskonałe oceny, zwłaszcza z teologii, a także celujące zachowanie. Rektor ze zmarszczonymi na stałe brwiami powtarzał: student niespełniający tych kwalifikacji znajdzie się w jakiejś malutkiej wiejskiej parafii z mizerną pensyjką i bez odpowiednich układów towarzyskich. Najbardziej trapiła George'a wzmianka o niskich dochodach. Niezależnie od tego, jak silne było napięcie między Johannem Millerem a jego synem, ojciec zawsze wypłacał mu solidne kieszonkowe. To miało się skończyć, gdy George ukończy studia i stanie się odpowiedzialnym za własne finanse. Wtedy będzie potrzebował stanowiska w dużej, bogatej parafii. Poruszył się niespokojnie na krześle, jego nowa kamizelka drapała go niemiłosiernie w skórę. Przez dalszą część przemówienia zastanawiał się nad tym, jakich zmian zewnętrznych będzie musiał dokonać, by ludzie uważali go za dobrego kandydata na luterańskiego pastora. Zacznie od tego, że kupi sobie Biblię. Miał ze sobą ponad 300 książek, prawdopodobnie więcej niż jakikolwiek inny student, ale nie było wśród nich Biblii. Będzie też musiał chodzić do kościoła przynajmniej raz na 2 tygodnie. Na tę myśl westchnął głęboko, ale nie miał innego wyboru. Jaka parafia chciałaby mieć pastora, który zjawia się w kościele nie więcej niż 3 razy w roku? W końcu przemówienie skończyło się i wszyscy wstali, by zaśpiewać hymn. Wychodząc z wilgotnej i chłodnej kamiennej kaplicy na jasne światło wiosennego dnia, George doszedł do wniosku, że będzie musiał także trochę wydorośleć. Chodzenie na zabawy i gra w karty zabierały dużo czasu i pieniędzy. Teraz będzie musiał zrezygnować z tych przyjemności i zabrać się za poważną naukę, jeżeli chce znaleźć się w dobrej parafii, która będzie wypłacać mu więcej niż skromne wynagrodzenie. Z taką myślą poszedł do swojego pokoju, żeby się rozpakować. Jego dobre intencje wystarczyły jednak tylko na jakieś 2 tygodnie. Do dnia, w którym jeden z jego nowych przyjaciół, Gunther, zaprosił go do Der Grinter Tisch, najbardziej szalonej piwiarni w Halle. Tylko mi nie mów, że jesteś zbyt zajęty, żeby się trochę zabawić, przekonywał go Gunther. George odłożył książkę i patrzył na przyjaciela. Od kiedy przyjechał na studia, nie wypił ani łyka piwa.
Nie słyszał dobrego dowcipu i nie zagrał ani jednej partyjki w karty. Uczył się pilnie i wykonywał wszystkie zadania, ale co za pożytek z całej tej ciężkiej pracy bez odrobiny ekscytacji. Masz rację, Gunter, powiedział w końcu, zamykając trzaskiem książkę. A więc student teologii potrzebuje mieć coś z życia. Nałożył płaszcz i wyszedł za przyjacielem w ciepły, kwietniowy wieczór. Dopiero gdy oddychał zadymionym powietrzem, mrugał do kelnerek i rozgrywał jedną partyjkę kart po drugiej. Zrozumiał, jak bardzo mu tego brakowało. To jest życie dla niego. Między jednym a drugim łykiem piwa stwierdził, że na pewno potrafi bawić się wieczorami i utrzymać dobre oceny, ucząc się w dzień. Później, gdy będziesz blisko końca studiów, zacznie martwić się o to, jak stać się lepszym kandydatem na pastora. Będzie przecież miał mnóstwo czasu na poprawę, teraz mu dopiero 19 lat. George szybko zrobił się sławny. Wszyscy w hale wiedzieli o sprytnym studencie teologii, który potrafi jednego wieczoru wypić 10 kufli piwa, opowiada najzabawniejsze historie, między innymi o tym, jak znalazł się w więzieniu i zawsze jest gotowy do hazardu. Cała ta popularność sprawiła, że pobyt w hale był teraz dla George'a jeszcze przyjemniejszy niż przypuszczał. Z jednym wyjątkiem, starego problemu długów. Przegrał kilka gier, postawił kilka kolejek wszystkim w Der Greener Tisch. Teraz znowu był winny ludziom pieniądze. Zastawił w Lombardzie najpierw zegarek, otrzymany 5 lat temu od ojca jako prezent konfirmacyjny, potem swoje ręczniki, pościel i części ubrań. Planował to wszystko wykupić, kiedy wreszcie dopisze mu szczęście w kartach. Dobra karta nie przychodziła jednak do niego, więc niedługo potem zaczął pożyczać pieniądze od innych. Tak jak w Nordhausen. Pewnego popołudnia, gdy spacerował nad rzeką Sal, nieco przygnębiony swoimi nowymi długami, uznał, że musi w końcu coś z tym zrobić. Ale co? Tak trudno było się zmienić, zwłaszcza, że piwiarnia była najbardziej pasjonującym miejscem w całym mieście. A młody człowiek ma prawo, żeby się trochę wyszaleć. Zanim zorientował się w sytuacji, okazało się, że znajduje się przed drzwiami do Der Greener Tisch. Otworzył je i wszedł do środka. O, George Miller, chodź tu do nas, usłyszał Guntera, przekrzykującego panujący w gospodzie hałas. Nikt nie potrafił tak rozbawić wszystkich, jak mój przyjaciel George. George uśmiechnął się, kupił sobie kufel piwa i ruszył w stronę stołu, przy którym siedział przyjaciel. Gunter kontynuował prezentację. Poznajcie George'a Millera, jedynego studenta teologii, jakiego znam, który spędził Boże Narodzenie w więzieniu. George, opowiedz nam o tym. Mamy tu dzisiaj kilku nowych ludzi, którzy jeszcze tego nie słyszeli. George rozpoczął swoją opowieść. Mówił o tym, jak oszukał pierwszego właściciela gospody i jaki był wyraz twarzy policjanta, który go złapał. To wszystko wydawało się teraz bardzo zabawne i George lubił przeżywać to jeszcze raz, za każdym razem nieco upiększając swoją opowieść. Gdy mówił, rozglądał się po twarzach słuchaczy. Gunter miał rację. Kilku z nich jeszcze nigdy nie widział. Jedynie mężczyzna siedzący na drugim końcu stołu za gęstymi kłębami dymu wyglądał, jakby go już kiedyś spotkał, ale nie mógł sobie przypomnieć kiedy ani gdzie. Świetna historia, roześmiał się Gunter, gdy George skończył, po czym poklepał go mocno po plecach i zaproponował. Postawię ci następne piwo, ale opowiedz nam o tym, jak włamałeś się do Lombardu i odzyskałeś swój kufer. W porządku, piwo dla mnie, to opowiem wam jeszcze jedną historię, zgodził się George, zadowolony, że jest w centrum uwagi wszystkich roześmianych gości przy stole. Właśnie wtedy zobaczył, że mężczyzna z drugiego końca stołu wstaje i idzie w jego stronę. Zmarszczył brwi. Tak, na pewno go już widziałem, ale gdzie? Nazywam się Beta, powiedział mężczyzna, wyciągając do George'a rękę na powitanie. Chyba nie będziesz mnie pamiętał, ale ja zapamiętałem cię dobrze. Beta, Beta,
George próbował odnaleźć jakiś ślad w pamięci. Jest, tak, Beta, jak świetnie, że się spotykamy. Oczywiście, pamiętam cię z Katedral Classical Shore w Halberstadt. To ty zawsze nosiłeś Biblię i chodziłeś na spotkania modlitewne. Beta poczerwieniał. Tak, odpowiedział niepewnie, ale teraz, gdy jestem w hale, postanowiłem trochę skorzystać z życia. Czy możemy zostać przyjaciółmi? George nie był zachwycony tą propozycją. Z jednej strony poczuł jakiś dziwny przypływ nadziei, gdy zobaczył znowu pobożnego Betę. Przez chwilę nawet przyszło mu na myśl, że może Beta pomógłby mu wyrwać się z tych kłopotów, w jakich się znalazł. Z drugiej strony zdecydowanie nie chciał, by ludzie widywali go w towarzystwie tego świętoszka. Choć wyglądało na to, że Beta zostawi już za sobą czasy swojej pobożności. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży, odpowiedział niezobowiązująco, posuwając się jednocześnie, by zrobić miejsce dla Guntera. Wieczór skończył się jak wiele innych. George pomagał kilku bardziej pijanym przyjaciołom odnaleźć drogę do swoich pokoi. Ale tego wieczoru cały czas towarzyszył mu Beta, opowiadając ciągle coś o Halberstadt. Jemu chyba bardziej zależy na tej przyjaźni, pomyślał George, podtrzymując jednocześnie idącego obok Guntera, który co chwila potykał się o nierówności. Chyba to nie zaszkodzi, jeżeli będzie trzymał się z nami. Szybko zbliżał się koniec semestru, a wraz z nim letnie wakacje. George zastanawiał się, jak je wykorzystać. Nie ciągnęło go do domu ani do ojca. Na jakiś czas miał też już dość hale. Potrzebował świeżego powietrza i zmiany scenerii. Pojedziemy do Szwajcarii. Do Szwajcarii? Zareagował z niedowierzeniem Beta. Jak mogliśmy sobie pozwolić na wyjazd do Szwajcarii? George uśmiechnął się. Za bardzo się przejmujesz. Zganił przyjaciela. Po prostu zaufaj mi. Mam plan. Zawsze mam jakiś plan. Po egzaminach nie będziemy już do następnego roku potrzebowali naszych książek, tak? Beta pokiwał głową. Więc dlaczego mają leżeć bezczynnie w naszych pokojach? Możemy zastawić je i wykorzystać pieniądze na wyjazd. Gdy wrócimy, wykupimy je za pierwsze kieszonkowe. Czy to nie jest dobry plan? No, głos Bety zdradzał niepewność. Może tak, ale pod warunkiem, że na pewno będziemy mogli je odzyskać. Oczywiście, zaufaj mi, odpowiedział George, jakby cała sprawa była już załatwiona. Ale jak zdobędziemy paszporty? Ja jestem jeszcze za młody i ty też. Ojcowie będą musieli podpisać za nas. Z taką uczciwością daleko nie zajdziesz, Beta, zaśmiał się George. A mówiłeś mi, że zostawiłeś tę całą pobożność za sobą. Czasami trzeba być trochę pomysłowym. Jak? Zapytał Beta. George wziął głęboki oddech. Ile masz dokumentów z podpisem twojego ojca? Zapytał. 2, może 3, odpowiedział zdziwiony Beta. A ile czasu zajmie ci poćwiczenie, aż będziesz potrafił podpisywać się tak jak twój ojciec? Twarz Bety rozjaśniała się szerokim uśmiechem. W końcu zaczynał rozumieć. Masz na myśli podrobienie podpisu ojca? Spytał. George pokiwał głową. Chyba mi nie powiesz, że nigdy wcześniej o tym nie myślałeś. No, ja... To dobry pomysł, wykrztusił w końcu Beta. A potem już z większą pewnością siebie dodał. Jestem pewien, że to nie będzie takie trudne. I rzeczywiście nie było. 28 sierpnia 1825 roku piątka młodych studentów z Halle wyruszyła do Szwajcarii. Każdy z nich miał przy sobie nowiutki pruski paszport, a 4 z nich powierzyło George'owi swoje sakiewki ze złotymi monetami. George zaoferował się, że będzie pokrywał z nich wszystkie koszty ich wyprawy. Bawili się doskonale. Konnym powozem przejechali przez Frankfurt, Stuttgart i Zürich wprost do samego serca Szwajcarii. Sypiali pod gołym niebem na polach, zdobywali wyniosłe szczyty, pływali po lodowcowych jeziorach i rozbawiali miejscowych mieszkańców w mijanych po drodze wiejskich piwiarniach. Po miesiącu, gdy zaczęło robić się chłodniej, nadszedł czas powrotu do Halle na semestr jesienny. Gdy wracali,
przez Bawarię i południowe części Prus, wszyscy dziękowali George'owi i Becie za ich wspaniały pomysł. Choć wszyscy bawili się doskonale, George cieszył się z tej wyprawy najbardziej. On zapłacił tylko połowę tego, co jego cztery przyjaciele. Raz po raz przekładał po kilka monet ze wspólnej sakiewki do swojej własnej, tłumacząc sobie, że jest to jedna z korzyści zarządzającego pieniędzmi. Poza tym, jeżeli jego przyjaciele są zbyt głupi na to, by pytać, ile co kosztuje, to zasługują, by trochę ich oskubać. Gdy w końcu dotarli do hale, tylko George miał tyle pieniędzy, by od razu wykupić książki z lombardu. Tak, uśmiechał się sam do siebie, wracając do swojego pokoju z książkami. To była wspaniała wyprawa, a na dodatek zyskowna. Gdzie by tu pojechać za rok? W listopadzie jego życie wróciło na utarte tory. W ciągu dnia uczył się, wieczorami oddawał się zabawom i hazardowi. Po południu 20 listopada, gdy George uczył się w swoim pokoju, wpadł Beta i zaproponował. Co powiesz na mały spacerek? Śnieg już nie pada i ścieżki są czyste. Podniósł głowę z nad podręcznika do angielskiego. Spacer to niezły pomysł. Pomoże mu odświeżyć umysł. Beta czekał cierpliwie, aż George skończy czytać stronę i nałoży płaszcz. Potem wyszli i ruszyli w stronę rzeki. Ciekawe, czy Otto będzie dziś w Der Grün Tisch. Zastanawiał się głośno George. On opowiada wspaniałą historię z wojska. Jak myślisz? Beta pokiwał głową. Tak, ale ja dzisiaj nie przyjdę. Mam coś innego do zrobienia. Coś innego? Zadrwił George. Coś ważniejszego niż kufelek z przyjaciółmi? I co to może być? Beta patrzył gdzieś w bok. Spotkałem jednego z dawnych znajomych, powiedział. Znam go? Spytał George. Nazywa się Kaiser. Chyba go nie znasz, odpowiedział Beta. A wy skąd się znacie? Beta nerwowo miętosił koniec swojego szala. No, on jest... Zaczął niepewnie, a potem wyrzucił w siebie. Idę na spotkanie biblijne, które on będzie prowadził. Spotkanie biblijne? George roześmiał się głośno. Beta, myślałem, że zostawiłeś to wszystko za sobą, kiedy się spotkaliśmy. Chciałem się tylko trochę zabawić. Nigdy nie mówiłem, że rzucam to wszystko całkowicie, tłumaczył się Beta. Więc znowu zrobiłeś się pobożnisiem, tak? A może chcesz jeszcze mnie do tego namówić? Co wy robicie na tych spotkaniach? Ciebie by to nie interesowało, odpowiedział Beta. Śpiewamy i modlimy się, a potem Kaiser czyta kazanie. To nie jest takie złe. Myślę, że nawet polubiłbyś go, gdybyś go poznał. Nagle w umyśle George'a błysła pełna scena. Jest w Der Grüner Tisch i opowiada przyjaciołom najzabawniejszą historię ze wszystkich. Jak poszedł z Betą na spotkanie biblijne. Dobrze, poznam go, powiedział. Zwracając się w stronę przyjaciela. Dzisiaj idę z tobą. Beta zrobił się blady jak śnieg, po którym szli. Nie chcę, żebyś przychodził. To znaczy, nie musisz, plątał się, szukając odpowiednich słów. Bzdura. Beta, ty zawsze chodzisz ze mną na piwo. Ja mogę więc przynajmniej pójść na jedno spotkanie biblijne z tobą, odpowiedział drwiąco George, rozbawiony zakłopotaniem przyjaciela. Szli dalej w milczeniu. Słychać było jedynie skrzypienie śniegu pod ich stopami. George zastanawiał się nad swoją decyzją. Zabawnie byłoby widzieć niepokój Betty, ale czy pójście na to spotkanie nie będzie stratą czasu? Słyszał już coś o nich. Czasami policja aresztowała niektórych uczestników za wygłaszanie kazań. Prawo w Prusach zabraniało mówienie kazań, jeżeli nie był obecnie zarejestrowany pastor luterański. Miał to zapewnić, by kazania były wygłaszane jedynie przez pastorów wykształconych na uniwersytecie, aby Biblia nie była zniekształcona i aby niewykształceni wieśniacy nie wygłaszali dziwacznych idei. Przynajmniej tak zawsze słyszał George. Ale według tego, co mówił Beta, Kaiser miał czytać kazanie. W ten sposób można byłoby obejść przepisy, jeżeli tylko kazanie było napisane przez posiadającego licencję i odpowiednie wykształcenie pastora. Można je było czytywać na dowolnym zgromadzeniu. George był ciekawy, jaki to mężczyzna chce odczytywać kazania kogoś innego. A poza tym, co ważniejsze, co czeka jego samego na spotkaniu biblijnym, na którym będzie odczytywane czyjeś kazanie?
Rozdział trzeci. Coś w dziwny sposób innego. Wysoki, barczysty mężczyzna z jasnymi włosami odebrał płaszcze George'a. Nazywam się Wagner. Witam w moim domu, powiedział. George odpowiedział coś niewyraźnie. W tym momencie już zaczynał żałować, że tu przyszedł. Być może pozyskanie tutaj nowego zestawu opowieści nie było takim dobrym pomysłem. Herr Miller, wygląda pan na zmarzniętego. Proszę podejść do kominka i ogrzać się, zanim spotkanie się zacznie, mówił dalej dobroduszny gospodarz. George poszedł za Betą do dużej biblioteki, gdzie półkolem przy kominku siedziała już grupa 12 mężczyzn i kobiet. Beta wskazał na krzesło blisko drzwi i George usiadł na nim. Nigdy, nigdzie nie czuł się tak obco, tak bardzo nie na swoim miejscu jak tutaj. Niedługo potem ktoś podał mu śpiewnik. Śpiewał razem z innymi, z poczuciem ulgi, że przynajmniej melodia jest mu znana. To pozwoliło mu odprężyć się nieco. Zaczął rozglądać się po pokoju. Gdy spojrzał na lewo, napotkał spojrzenie najpiękniejszych błękitnych oczu, jakie kiedykolwiek widział. Zmieszany ponownie skierował wzrok na słowa pieśni w śpiewniku. Grupa zaśpiewała jeszcze jedną pieśń i potem jeszcze jedną. Gdy skończyli, jeden z mężczyzn, Beta szepnął mu: to jest właśnie Kaiser. Ukląkł przy swoim krześle. Teraz pocholimy nasze głowy do modlitwy, powiedział. George stał jako osłupiały. Nie mógł oderwać oczu od Kaisera. Przez całe swoje życie nigdy nie widział, by ktoś klękał do modlitwy. Ten człowiek nie tylko klęczał, ale robił to w pokoju pełnym ludzi. George zawsze sądził, że ludzie modlą się, śpiewają i nauczają z Biblii w taki sposób, jak zawsze słyszał i widział w szkole i na uniwersytecie, ale teraz widział coś innego. Kaiser modlił się do tego samego Boga, ale w zupełnie inny sposób, niż George się spodziewał. Teraz zastanawiał się, co jeszcze będzie wyglądało inaczej. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Po długiej modlitwie Kaiser wstał i ciężko usiadł na krzesło. Wziął do ręki i otworzył czarną, oprawioną w skórę Biblię. Zaczął czytać. Najpierw jeden werset, potem drugi, aż w końcu przeczytał cały rozdział. Wszyscy w pokoju uważnie słuchali. Niektórzy kiwali potakująco głowami lub nawet uśmiechali się, gdy były czytane pewne wersety. Po czytaniu tekstu z Biblii Kaiser odwrócił się i z teczki leżącej za nim na stole wyjął kilka kartek papieru. Nachylił je w kierunku światła lampy oliwnej i zaczął czytać kazanie. George słyszał już niejedno kazanie na konfirmacji, na pogrzebie mamy i w tych rzadkich dniach, gdy udawało mu się w niedzielę wstać rano i zdążyć do kościoła. Nigdy jednak nie słyszał kazania takiego jak to. Nie chodziło tak bardzo o same słowa, ale o sposób, w jaki było wypowiadane. Mimo tego, że Kaiser czytał to kazanie, wypowiadał słowa tak, jakby każde z nich było ważne. Nie bardziej niż ważne, życiodajne. George czuł, jak coś pociąga go do nich. Gdy Kaiser skończył czytać, George wyjął zegarek, by sprawdzić czas. Ze zdumieniem stwierdził, że minęło 1,5 godziny. Grupa zaśpiewała jeszcze jedną pieśń, a potem Wagner ogłosił, że jest czas na końcową modlitwę. Drogi Ojcze w niebie, rozpoczął, prosimy Cię, żebyś przebaczył nam całą naszą niewiarę i umocnił nas do czynienia Twojej woli. Gdy staramy się we wszystkim oddawać chwałę Tobie i dziękować za dzieło Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. George ponownie był zdumiony. Brzmiało to tak, jakby Wagner mówił do kogoś obecnego w pokoju. Przez kilka minut po zakończeniu tej modlitwy George siedział na swoim krześle, rozmyślając o tym wszystkim. Cały wieczór był dla niego oszałamiającym przeżyciem. Był zupełnie inny niż to, co sobie wyobrażał. Beta powiedział mu wcześniej, że Wagner nigdy nie studiował na uniwersytecie. George mówił teraz półgłosem sam do siebie. Ale mimo to on modli się lepiej niż ja, student teologii. Co mówisz? Spytał Beta, przerywając zamyślenie George'a. Nic, odpowiedział. Nie mógł jednak przestać myśleć o spotkaniu. Ci ludzie śpiewali tak, jakby znali osobę, o której śpiewali. Modlili się tak, jakby modlili się do kogoś obecnego w tym pokoju i czytali kazanie tak,
jakby wierzyli w każde wypowiadane słowo. To wszystko nie dawało spokoju George'owi. Możemy iść? Czy mam poprosić, żebyś przygotowali dla nas nocleg? Zażartował Beta. George rozejrzał się po pokoju, ze zdziwieniem zobaczył, że zostało już tylko kilka osób. Była wśród nich ta dziewczyna, której spojrzenie napotkał, gdy śpiewali pierwszy hymn. Teraz zobaczył, jak śmiało podchodzi do nich. Beta, nie przedstawisz mnie swojemu przyjacielowi? Spytała dźwięcznym głosem. Ależ tak, oczywiście, odpowiedział. Ermegardo, poznaj mojego przyjaciela z uczelni, George'a Millera. George skłonił głowę, a Ermegarda skinęła lekko swoją. Jej loki zakołysały się przy jej policzkach. Mam nadzieję, że będziemy widywać pana częściej, Herr Miller, powiedziała, patrząc zagadkowo w jego oczy. Tak, tak, odpowiedział George, rozpaczliwie szukając jakiejś drogi wyjścia. Nie był przyzwyczajony do rozmawiania z kobietami, chyba że było to w piwiarni, gdy był na pół pijany. George, musimy iść, odezwał się Beta, wybawiając go z tarapatów. George nałożył płaszcz, szal i rękawiczki, po czym wyszedł za Betą w zimną, śnieżną noc. W milczeniu szli obok siebie, wracając na uniwersytet. W końcu pierwszy przełamał milczenie Beta. I co myślisz o spotkaniu? George mógłby zbyć go jakimś żartem, ale tym razem odczuwał dziwną powagę. Odpowiedział zgodnie z prawdą. Nic z tego, co widziałem. Nawet nasza wyprawa do Szwajcarii, nawet noce spędzone na zabawach w Der Grüner Tisch nie dało mi tyle przyjemności, co to spotkanie. W takim razie musisz przyjść ze mną jutro po południu. Będzie następne spotkanie, odpowiedział Beta z wyrazem zdziwienia na twarzy. George rzeczywiście poszedł na spotkanie nazajutrz, a potem także następnego dnia. Nie minął tydzień, a George Miller ukląkł przy swoim łóżku, by prosić Boga o przebaczenie mu jego grzechów, aby mógł zostać prawdziwym chrześcijaninem. Wszystko to oznaczało gwałtowną zmianę w jego życiu. Wielu jego przyjaciół z Der Grüner Tisch uważało to za niemożliwość i sądziło, że jest to jakiś kolejny wyszukany podstęp. Ale gdy mijał dzień za dniem, w końcu nawet oni musieli przyznać, że z George'em dzieje się coś bardzo dziwnego. Na pewno nie był to już ten sam znany im dobrze George Miller, z którym spędzili tak wiele wieczorów w piwiarni. Obecny George nie chciał już pić z nimi piwa, nie chciał chodzić na zabawy. Nie prosił ich, by pożyczali mu pieniądze. Nie chciał nawet opowiadać zabawnych historii o swoich przygodach. Teraz chciał tylko czytać tę nową Biblię, którą sobie kupił, a do tego stawiał ludziom pytania o Bogu i sprawach duchowych. Cały czas chodził na te dziwne spotkania, na których ludzie czytali kazania, nawet jeżeli nie była to niedziela. Jego przyjaciele byli oburzeni całą tą przemianą. George zachowywał się gorzej niż kiedykolwiek inny spośród studentów teologii. Oczywiście nie omieszkali mu o tym powiedzieć. Ich słowa nie miały jednak na niego żadnego wpływu. George znalazł najbardziej ekscytującą rzecz na świecie. Nikt i nic nie mogło przekonać go, by z niej zrezygnował. Na dodatek na każdym spotkaniu widział się z Ermegardą. Nigdy nie mógł się doczekać kolejnego spotkania, by usłyszeć jej życzliwe słowa i ponownie zobaczyć jej oszałamiający uśmiech. Już po 6 tygodniach przychodzenia na spotkania i czytania Biblii, George doszedł do ważnego wniosku, który zdecydował o reszcie jego życia. Uznał, że powinien zostać misjonarzem. Wszystko to było dla niego bardzo jasne. Na świecie są ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu, Jezusie Chrystusie, ani o Ewangelii. George Miller znajdzie ich i powie im dobrą wiadomość. Gdy już podjął tę decyzję, nie mógł się wprost doczekać chwili, kiedy powie o niej Ermegardzie. Ponieważ przychodziła ona na te same spotkania, był przekonany, że także ona będzie miała taki cel. Następną sobotę mieli kilka chwil dla siebie. Po spotkaniu Ermegarda zaprosiła George'a na puste krzesło obok swojego miejsca przy klawikordzie. George, chodź tutaj i usiądź przy mnie. Chciałabym posłuchać, jak grasz jakąś pieśń, powiedziała spuszczając oczy.
Teraz nie chcę grać, Ermengardo odpowiedział. Chciałbym z tobą porozmawiać. Usiadł przy niej i chwycił ją za rękę. Ermengardo, postanowiłem, że zostanę misjonarzem, powiedział, odczuwając wielką ulgę, że wreszcie mógł ujawnić swój plan. Ermengarda otworzyła usta ze zdumienia. Ależ George, jak mogłeś wymyśleć coś tak bezsensownego? Ja nigdy nie będę mogła być żoną misjonarza. W tym momencie zaczerwieniła się cała na twarzy, gdy uświadomiła sobie, co właśnie powiedziała. Przecież George jeszcze jej się nie oświadczył. Przez długą chwilę panowało milczenie. W końcu odezwał się George. Ja myślę, że byłabyś bardzo dobrą żoną misjonarza. Przecież moglibyśmy uczyć się razem, prawda? Spytał z nadzieją w głosie. Ermengarda podniosła głowę do góry. Chyba nie mówisz poważnie. Ja nigdy nie mogłabym być misjonarką. Misjonarze są biedni. Oni noszą wytarte, używane ubrania i jeżdżą powozami, do których ja nie mogłabym w ogóle wsiąść. Przykro mi, George, ale będziesz musiał wybrać pole misyjne albo ja. Chętnie zostałabym twoją żoną, ale nigdy nie będę żoną misjonarza. Jesteś przecież zdolny, możesz zostać prawnikiem lub lekarzem. A bycie misjonarzami zostaw ludziom, którzy nie mają niczego lepszego do zrobienia. Po tych słowach wstała i zdecydowanym krokiem wyszła z pokoju. Tego wieczoru George wracał do domu z poczuciem przygnębienia. Lubił Ermengardę, może nawet ją kochał. Tego nie był pewien. Była ładna, wesoła i do dzisiejszego wieczoru sądził, że jest także oddana sprawom duchowym, a teraz ona postawiła go przed koniecznością wyboru. Męczył się z decyzją przez kilka tygodni. W końcu powiedział jej, że będzie dalej przygotowywał się do służby misyjnej, a jeżeli ona nie chce wyjść za misjonarza, to znaczy, że nie chce wyjść za niego. Choć była to trudna decyzja, kiedy jej o tym powiedział, poczuł się o wiele lepiej. Zaczął czytać każdy artykuł i raport, jakie tylko mógł znaleźć na temat misji. Niedługo potem, ku swojej wielkiej radości, został zaproszony na spotkanie, na którym miał przemawiać prawdziwy misjonarz. Był to Herman Ball. Herman pochodził z bogatej rodziny. Zamiast jednak prowadzić leniwe życie w bogactwie, na co mógł sobie łatwo pozwolić, postanowił pracować w Polsce wśród Żydów w warszawskich gettach. Gdy George słuchał Hermana, poczuł natchnienie. Teraz wie dokładnie, co powinien zrobić. Przyniesie się z Uniwersytetu w Halle do szkoły misyjnej, o której mówił mu Wagner. Potem wyjedzie jako misjonarz dokładnie tak, jak Herman Ball. Najpierw jednak będzie musiał powiedzieć komuś o swoim nowym życiu i zmianie planów zawodowych. Ojcu, było już lato. Za oknem powozu, który jechał, rozciągały się przepiękne widoki kwitących prus, ale on w ogóle ich nie zauważał. Był pogrążony w myślach o czymś innym. Palcami przebiegał po dokumentach w kieszeni. Próbował wyobrazić sobie, jak zareaguje ojciec, gdy poprosi go, by podpisał przeniesienie syna do szkoły misyjnej. Ojciec nie powinien być bardzo zdenerwowany. Przecież George przestał kraść, oszukiwać i kłamać. To było coś, przynajmniej w jego własnej opinii. Nawet sam fakt, że będzie prosił ojca o podpisanie dokumentów, zamiast podrobić jego podpis, jak zazwyczaj robił, było znakiem jego wielkiej przemiany. A mimo tych wszystkich argumentów nie upuszczało go dokuczliwe przeczucie, że każdy trzask bicza Stangreta przybliżał go do konfrontacji z ojcem. Chcesz, żebym co zrobił? Zagrzmiał Johann Miller z oczami pałającymi gniewem. Czyś ty zupełnie oszalał, chłopcze? Co się z tobą stało? George tłumaczył, że teraz już wszystko jest z nim w porządku. Jest przekonany, że nigdy nie było tak dobrze przez całe jego życie. Przestał się upijać, nie uprawia hazardu, nie chodzi na zabawy. Przecież właśnie o to całymi latami prosił go ojciec. Zamiast tego chodzi 3 razy w tygodniu do kościoła, czyta codziennie Biblię i regularnie się modli. Dodatkowo w ciągu ostatnich 6 miesięcy podciągnął swoje stopnie na najwyższy poziom. Zawsze chciałeś,
żebym został luterańskim pastorem. Ja teraz chcę być misjonarzem. Nie jest to aż tak wielka różnica. Jedno i drugie to powołanie, które oddaje cześć Bogu. Cześć, tylko nie mów ty mi nic o czci. W głosie ojca zabrzmiały niebezpieczne, wysokie tony. Przez chwilę George zastanawia się, czy nie skończy się to wszystko biciem. Jak było to często wtedy, gdy był dzieckiem. Ale teraz ma już 21 lat. Ojciec na pewno nie będzie go bił. Jakie jest piąte przykazanie? No powiedz mi to, domagał się ojciec. George westchnął głęboko. Czci ojca swego i matkę swoją, odpowiedział, wyczuwając już, którą stronę zmierza ojciec. Rzeczywiście. John Miller zbliżył twarz do twarzy syna i pytał. I co? Czciłeś swoją matkę? No jak? A w dzień, gdy umierała. Kiedy pojechałem po ciebie do Halberstadt, powiedzieli mi, że jesteś na pijackiej zabawie i grasz w karty. Wróciłeś dopiero o 2 w nocy, kiedy twoja matka już nie żyła. W ten sposób ją czciłeś? George czuł gorący oddech ojca na policzku. Nie odpowiedział. Johann Miller pozwolił, by pytanie to zawisło przez chwilę w powietrzu, a potem mówił dalej. A teraz, czy myślisz, że czcisz swojego ojca z takim szalonym planem? Co będę mówić, moi przyjaciele? Biedny Johann Miller płacił za edukację syna do jego 21 roku życia. A to na uniwersytecie w Halle. Tak, miał zostać luterańskim pastorem, z dobrą posadą, odpowiednią pensją i ludzkim szacunkiem. Ale ten odrzucił to wszystko i został misjonarzem, bez grosza w kieszeni. Słowo misjonarzem wypowiedział ze szczególną pogardą. Czy myślisz, że inwestowałem te wszystkie pieniądze w twoją edukację po to, żebyś ty mógł mi zrobić coś takiego? Biorę Boga na świadka, że wyrzeknę się ciebie, jeżeli mi to zrobisz. Potem ojciec zrobił coś, czego George nigdy by się nie spodziewał. Wybuchnął płaczem. Nie rób tego, George. Błagam cię, nie rób tego. Zanosił się niepohamowanym szlochem, trzymając mocno syna za rękę. George siedział na skraju krzesła. Nie wiedział, co jest gorsze, gdy ojciec się złości, czy gdy płacze. Po jakiejś minucie ojciec wskazał na drzwi. Idź, powiedział przez łzy. Odejdź z moich oczu. Po cichu stał i wyszedł. Konfrontacja, której tak się bał, właśnie nastąpiła. Przez następne 2 dni robił wszystko, co tylko było możliwe, by zmienić postawę ojca. Wiedział, że jeżeli ojciec nie podpisze dokumentów, nie będzie mógł przenieść się do szkoły misyjnej. Mimo usilnych starań syna, ojciec pozostawał niewzruszony. Wyraził swoje stanowisko z doskonałą jasnością. Wydał mnóstwo pieniędzy na edukację syna i teraz oczekuje rezultatów. Przede wszystkim chce wreszcie zobaczyć go na dobrym, przynoszącym solidne dochody stanowisku w kościele luterańskim. George nie mógł zagwarantować takiego rezultatu. Już wcześniej obiecał, że zrobi wszystko, czego będzie chciał Bóg. Dlatego nie może być związany wolą swojego ojca. Tak więc dzień przed tym, w którym miał wyjeżdżać na uniwersytet w Halle, zapukał do biblioteki ojca. Wejść, usłyszał jego głos. Kiedy ojciec go zobaczył, rzucił niecierpliwie. O co chodzi? George wziął głęboki oddech. Podjąłem decyzję, powiedział, trzymając ręce za sobą, by ojciec nie widział ich drżenia. Więc w końcu zmądrzałeś, rzucił Johann Miller. Tak, ojcze, widzę wszystko bardzo jasno. Postanowiłem, że nie byłoby w porządku, gdyby dalej brał od ciebie pieniądze. Ponieważ nie mogę zagwarantować, że wypełnię twoją wolę, albo spłacę je w takiej samej kwocie lub przez dobrą reputację. Widział jednak twarz ojca, robi się czerwona, ale to jeszcze nie było wszystko. Ponieważ nie chcesz podpisać dokumentów, żeby mógł iść do szkoły misyjnej, zostanę w Halle aż do końca studiów. Ale od teraz nie wezmę ani grosza z twoich pieniędzy, ani na czesne, ani na książki, ani na jedzenie, ani grosza. I potem powtórzył mocno. Jeszcze raz. Nigdy. Johann Miller patrzył na swojego najstarszego syna
z mrużonymi, pałającymi oczami. Więc niech tak będzie, zasyczał. A teraz precz z moich oczu. George odwrócił się i wyszedł z pokoju, zamykając za sobą drzwi. Wiedział, że właśnie zamyka też jakieś drzwi swojego życia. Niezależnie od jego wad, ojciec zawsze dawał mu kieszonkowe. Wykupywał go z aresztu i posyłał dodatkowe pieniądze, gdy potrzebował więcej książek. Teraz natomiast on, George Miller, student Uniwersytetu w Halle i przyszły misjonarz, zamknął za sobą drzwi do pieniędzy ojca. Teraz i na zawsze. Następnego dnia, gdy wracał powozem do Halle, odczuwał dziwną ulgę, poczucie nieuchronnej konfrontacji, które męczyło go w drodze do domu, ustąpiło poczuciu oczekiwania. Nie miał innego wyboru, niż zerwać więzy ze swoim ziemskim ojcem. Teraz jego potrzeby będzie zaspokajał jedynie jego ojciec w niebie. Gdy mijali pola i wsie, George zastanawiał się, jak to wszystko będzie wyglądać. Rozdział 4. Zbyt dziecinne, jak na dorosłego człowieka. George Miller bębnił palcami o swoje biurko. Pieniądze, mówił do siebie półgłosem. Potrzebuję pieniędzy. Rok temu nie siedziałbym w swoim pokoju, martwiąc się o potrzebne pieniądze. Zawsze miał jakiś sposób, by zdobyć to, czego potrzebował. Był ktoś, od kogo mógł pożyczyć, coś, co mógłby zostawić w lombardzie. Mogło nawet dopisać mu szczęście w kilku partyjkach kart. Ale nie teraz, gdy George jest chrześcijaninem i nie będzie używał żadnej ze swoich starych sztuczek, by zdobyć potrzebne pieniądze. Musi być jakiś inny sposób, ale jaki? Próbował znaleźć pracę w kilku miejscach, ale wszystkie miejsca były zarezerwowane przez studentów już przed wyjazdem na letnie wakacje. Kiedy wpatrywał się w pokryte złotymi liśćmi drzewa za oknem, przyszedł mu do głowy dziwny pomysł. Najpierw go odrzucił. To było zbyt dziecinne, jak na dorosłego człowieka i o wiele za proste dla studenta uniwersytetu. Głupio byłoby tak po prostu uklęknąć i poprosić Boga, żeby posłał mu potrzebne pieniądze. Nigdy dotychczas nie słyszał, by ktoś robił coś takiego. Przecież Bóg nie interesuje się tym, co George Miller będzie jadł na obiad, ani czy ma książki do nauki. A może się interesuje? W końcu postanowił spróbować. Uklęknął i oparł łokcie o brzeg łóżka. Boże, rozpoczął z obawą. Czy nie robisz siebie głupca? Ty wiesz, w jakiej jestem sytuacji i wiesz, czego potrzebuję. Proszę, żebyś zaspokoił moje potrzeby. Amen. Tak zrobił to. Wstał, przebiegł rękami po swoich gęstych, brązowych włosach. Teraz będzie czekał i zobaczy, co się stanie. Godzinę później, gdy przepisywał notatki z wykładu, rozległo się pukanie do drzwi. Wszedł. Zawołał. Sądzę, że to jeden z kolegów. Drzwi otworzyły się i stanął w nich nie kto inny, jak sam doktor. To Luke, nowy profesor teologii Uniwersytetu w Halle, a z nim jakiś nieznajomy. Zdumiony George poderwał się na nogi, nie mogąc pojąć, co mogło sprowadzić profesora do jego drzwi. Ukłonił się uprzejmie przy okazji, rozrzucając kartki z biurka po całym pokoju. Przepraszam bardzo, powiedział, niepewny, co ma zrobić dalej. Zechcą panowie wejść? Rzutem oka zlustrował pokój. Jego książki leżały porozrzucane na łóżku, a na biurku między okruchami chleba stał kubek z niedopitą kawą. Mężczyźni weszli do pokoju. Dziękuję, powiedział doktor. To Luke. Następnie zwrócił się w stronę nieznajomego i zaczął coś mówić do niego po angielsku. John szybko zorientował się, dlaczego doktor Hadże to jest George Miller, ten student, o którym tyle panu opowiadałem. George to jest doktor Hodge z Uniwersytetu Princeton w Ameryce.
Doktor Hodge uśmiechnął się szeroko, ale nic nie powiedział. George ponownie pochylił głowę w ukłonie. Nie przychodziło mu na myśl nic, co mógłby powiedzieć, i cały czas gorączkowo szukał odpowiedzi na pytanie. Jak to się stało, że dziś dwaj wybitni uczeni znaleźli się w jego malutkim pokoiku? Przejdę od razu do sprawy. Doktor Toluk kontynuował. Doktor Hodge i jego trzej współpracownicy z Ameryki przybyli z roczną wizytą do Halle. Będą uczestniczyć w wykładach. Po jakimś czasie sami będą je prowadzić. Jest tylko jedna trudność. Żaden z nich nie zna niemieckiego. A, wydusił siebie w końcu George, zastanawiając się, jaki to wszystko ma związek z nim samym. Doktor Toluk uśmiechnął się. Słyszałem, że dobrze mówisz po angielsku i że byłbyś doskonałym nauczycielem dla naszych gości. George poczuł wzbierający w nim niepokój. To jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje. Jeżeli zgodzi się pomagać terem osobom w nauce niemieckiego, nie będzie miał już żadnego czasu na zarobienie pieniędzy. Nawet gdyby znalazł jakąś pracę, musi znaleźć jakiś uprzejmy sposób, by odmówić. Czuję się zaszczycony, wyjąkał po angielsku. A potem wrócił do niemieckiego, by nie spowodować zakłopotania doktora Hodgea. Ale bardzo trudno byłoby mi znaleźć czas. Moje okoliczności zmieniły się trochę w tym roku i będę musiał znaleźć jakąś pracę. Uśmiechnął się z nadzieją, że doktor Toluk nie będzie urażony jego odmową. Ależ George, roześmiał się doktor Toluk, chyba nie sądzisz, że proponowałbym ci coś takiego za darmo. To właśnie jest praca. Rozumiem, potwierdził George ze wzrastającą ekscytacją. Musisz ustalić z doktorem Hodgem wysokość wynagrodzenia. Zgódź się tylko wtedy, jeżeli zapłata będzie wystarczająco, doradził doktor Toluk. Czując się nieco niezręcznie, George zwrócił się ponownie do Amerykanina po angielsku. Rozumiem, że chciałby pan, żebym pana uczył niemieckiego, powiedział. Tak, odpowiedział doktor Hodge z silnym amerykańskim akcentem. A jeżeli będziesz to robił chociaż w połowie tak dobrze, jak obiecywał mi profesor, chętnie zapłacę podwójną aktualną stawkę. A teraz ustalmy szczegóły, dobrze? 15 minut później wszystko było już omówione. George będzie uczył czterech Amerykanów przez 8 godzin w tygodniu, choć na lekcje będą przychodzili razem doktor Hodge. Stwierdził, że każdy z nich będzie płacił mu osobno i do tego podwójną stawkę. George aż otworzył usta ze zdumienia, gdy wszystko podsumował. To oznaczało, że będzie dostawał 8 razy więcej niż normalny nauczyciel języka. Próbował protestować, że to zbyt dużo, ale doktor Hodge jedynie się uśmiechnął i powiedział, żeby się nie martwił. Mają już na to odłożone pieniądze. Gdy George otwiera drzwi dla wychodzących gości, doktor Toluk odwrócił się jeszcze do niego i powiedział. Może jest coś jeszcze, co by cię zainteresowało, George? Po drugiej stronie ulicy jest dom dla sierot. Chyba nazywa się Franke Orpanage. W każdym razie oni mają jeden pokój przeznaczony dla studenta teologii. Nie ma tam wielkich wygód, ale jeden ze studentów uznany za godnego może mieszkać w nim za darmo przez 2 miesiące. Czy słyszałeś o tym? George pokiwał głową. Tak, panie profesorze, odpowiedział. Przez głowę przebiegły mu sceny, w których wraz z przyjaciółmi w piwiarni wyśmiewali się z biednych, nieszczęśliwych studentów, którzy musieli tam mieszkać. Ale teraz, z jakiegoś niewiadomego powodu, brzmiało to jak miejsce, z którego chciałby skorzystać. Mam wysłać im listę godnych studentów. Czy chciałbyś, żebym cię na niej umieścił? Spytał doktor Toluk, patrząc prosto w błękitne oczy George'a. Tak, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pan to zrobił. Tak właśnie myślałem. Słyszałem, że mógłbyś być zainteresowany czymś takim. Dobrze, teraz muszę odprowadzić doktora
Hodża do jego pokoju, by mógł się do końca rozpakować. Życzę miłego dnia, George. Miło było cię poznać, synu, powiedział Amerykanin, obdarzając George'a wielkim uśmiechem. Po tych słowach wyszli. George wrócił do biurka i usiadł. Wydawało mu się, że to sen. Wyjął z kieszeni zegarek. Minęło 1,5 godziny od jego modlitwy, a on ma już dobrze płatną pracę i możliwość bezpłatnego pokoju na 2 miesiące. Ukląkł przy łóżku ponownie tego popołudnia. Tym razem, by podziękować Bogu. Jak się okazało, George Miller był drugim studentem, który w tym roku mógł skorzystać z pokoju w domu dla sierot. Wniósł swoje rzeczy na 5. najwyższe piętro do skromnego pokoiku z nieciekawym widokiem na szary, kamienny budynek po drugiej stronie ulicy. Choć widok z pokoju nie był ekscytujący, życie w domu dla sierot było jego całkowitym przeciwieństwem. Od kiedy George przyjechał do Halle, przechodził obok niego niemal codziennie, ale nie miał najmniejszego pojęcia o tym, jak i dlaczego on powstał. Gdy usłyszał jego historię, był nieco zafascynowany. Doktor A.H. Franke był profesorem teologii na Uniwersytecie w Halle 100 lat temu. Ponieważ był aktywnym chrześcijaninem, czuł, że Bóg powołuje go, by pomagał sierotom z miasta. Nie miał bogatej rodziny ani wielkich pieniędzy, ale udało mu się uzbierać wystarczająco dużo, by postawić ten 5-piętrowy budynek. Tutaj zamieszkało 2000 sierot, dla których organizował jedzenie, ubranie i edukację. George dowiedział się, że do dzisiaj dom dla sierot nie ma żadnego stałego źródła dochodu, a osoby go prowadzące polegają na Bogu, że będzie zaspokajał ich potrzeby. Ponieważ dr Franke był profesorem Uniwersytetu w Halle, w swoim testamencie polecił, by jeden z pokoi został na stałe zarezerwowany dla godnego studenta, który będzie mógł korzystać z niego bezpłatnie. George był pełen podziwu dla doktora Franka, w porównaniu z którym jego modlitwa o pieniądze do końca roku wydawała się malutka. Zastanawiał się nad tym, w jaki sposób człowiek może w ogóle dojść do takiej wiary, jaką miał dr Frank. Gdy George mieszkał w domu dla sierot, otrzymał zaproszenie do wygłaszania swojego pierwszego kazania w małym wiejskim kościele. To była ważna chwila dla studenta teologii. Dlatego długo zastanawiał się nad tym, o czym będzie mówił. Przeglądał wiele książek, poszukując tematu, który byłby odpowiednio wzniosły. Gdy w końcu wybrał fragment biblijny, napisał swoje kazanie, po czym zaczął poprawiać je ciągle na nowo, wypróbowując to jedno słowo, to inne. Wreszcie, stwierdziwszy, że niczego już nie da się bardziej poprawić, przedstawił je jednemu z profesorów do aprobaty. Gdy uzyskał jego zatwierdzenie, nauczył się na pamięć całego, trwającego 0,5 godziny kazania. Nie chciał czytać go z kartki i nie chciał wahać się choćby przez sekundę w poszukiwaniu kolejnego słowa. W końcu nadeszła niedziela, 27 sierpnia 1826 roku. George pożyczył konia i pojechał na wieś do kropki na mapie, gdzie jest mu powiedziano, znajduje się kościół. Rzeczywiście, gdy zbliży się do tego miejsca, zobaczy ukryty między drzewami budynek, którego dzwon właśnie rozbrzmiewał, zapowiadając zbliżające się nabożeństwo. Pośpiesznie wszedł do środka i przywitał się z pastorem w podeszłym wieku. Następnie szybko sprawdził kazalnicę, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. Podczas ostatniej zwrotki pieśni stał nerwowo, kręcąc jednym z guzików ubrania. Poprawił kołnierzyk i wstał. Rozpoczął dokładnie tak, jak zaplanował. Z coraz większym zadowoleniem recytował słowo po słowie swoje kazanie. Podkreślał odpowiednie wyrazy i robił właściwe przerwy, by uzyskać efekt dramatyzmu. Jego głos wznosił się i opadał stosownie do treści. Pod koniec kazania był już gotów gratulować sam sobie. Jego wystąpienie było niemal doskonałe. Gdy po nabożeństwie zgodnie ze zwyczajem stał przed drzwiami, ściskał dłonie wychodzących parafian. Jego zadowolenie stopniało, opadło.
Kongregacja składała się głównie z biednych mieszkańców wsi, przeważnie rolników. Kilku z nich dziękowało George'owi za bardzo zabawne kazanie. Inni śmiali się i mówili, że nie zrozumieli z niego ani słowa. Pastor zaprosił go na obiad. George próbował skupić się na rozmowie, ale jego myśli biegły gdzie indziej. Zastanawiał się nad swoim kazaniem, które jeszcze przed tygodniem wydawało mu się doskonale przygotowane i wypolerowane, wprost mistrzowskie. A jednak to, co dla niego było eleganckie i żywe, okazało się martwe i pozbawione znaczenia dla jego słuchaczy. Mógłby się tłumaczyć, że byli to jedynie niewykształceni rolnicy, niezdolni do zrozumienia najprostszych koncepcji teologicznych nauczanych na uniwersytecie. Ale teraz właśnie zaczynał patrzeć na to z innej perspektywy. Celem kazania nie jest pokazanie, jak wiele długich słów potrafi połączyć w logiczne zdanie, ani jak wiele ważnych książek potrafi zacytować. Nie, celem kazania jest pomóc ludziom w poznaniu Boga. A dla takiego celu im prostsze kazanie, tym lepsze. Zanim skończył się obiad, George miał już podjętą decyzję. Nigdy więcej nie powie kazania takiego jak dziś rano. Zamiast tego będzie używał prostych słów i idei, a cytaty pochodzić będą jedynie z Biblii. Już po południu tego samego dnia miał okazję wypróbować swoje nowe podejście. Miał zaplanowane kazanie także na popołudniowe nabożeństwo. Pierwotnie zamierzał powiedzieć to samo kazanie jeszcze raz, ale teraz zmienił to. Złożył kartki z napisem kazaniem i wsunął je do kieszeni. Zamiast nich wyjął Biblię i spytał uprzejmie, czy jest tu jakieś miejsce, gdzie mógłbym być przez chwilę minut sam, żeby się pomodlić? Starszy pastor wyglądał na zdziwionego jego prośbą. Tak, możesz zostać tutaj. Ja zawsze po obiedzie wychodzę na spacer w ogrodzie. Myślałem, że pójdziesz ze mną, ale jeżeli wolisz zostać tutaj i modlić się... Zawiesił głos. Dziękuję, odpowiedział George. Czuję taką potrzebę. Gdy pastor wyszedł, George padł na kolana obok krzesła i rozpoczął prostą modlitwę. Boże, pokaż mi, co chcesz, żebym powiedział tego popołudnia. Po tych słowach otworzył Biblię na 5 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ten fragment czytał rano w hale. Po chwili w jego głosie zaczęły pojawiać się nowe myśli związane z wersetem. Błogosławieni ubodzy w duchu. Podziękował Bogu za pomoc i wstał. Tego popołudnia nie będzie podniosłego, głębokiego kazania, ale po prostu kilka myśli z Nowego Testamentu. Popołudnie ludzie wychodzili po nabożeństwie z uśmiechami na twarzy. Nauczyłem się czegoś dzisiaj po południu, powiedział jeden z rolników o stwardniałych dłoniach. Wszystko to było jak żywe, cieszyła się starsza kobieta z promiennymi oczami. George wracał do hali szczęśliwy. Nauczył się lekcji, której nigdy nie zapomni. Czas do końca roku upłynął szybko. Miał zaproszenia na inne kazania i zawsze starał się, by były one proste, mówione z serca. W każdą sobotę chodził na spotkanie biblijne, a w niedzielne poranki chodził pieszo 10 lub 15 minut do miejsca, gdzie mógł posłuchać dobrego kaznodziei. W niedzielne wieczory grupa chrześcijan z Halle spotykała się w jego pokoju na modlitwę i śpiew. Dokładnie rok po tym, jak George powiedział swoje pierwsze kazanie do doktora Toluka z Uniwersytetu w Halle, przyszedł list wysłany przez Continental Missionary Society, Kontynentalne Stowarzyszenie Misyjne z Anglii. List zawierał zapytanie, czy doktor Toluk zna jakiegoś studenta, którego mógłby polecić jako misjonarza w Bukareszcie, w południowo-wschodniej Europie. Doktor Toluk od razu spytał o to George'a. Po modlitwie George zgodził się wypełnić zgłoszenie i odesłał je do Londynu. Był pewien, że zostanie zaakceptowany, ponieważ ku jego wielkiemu zdziwieniu ojciec zgodził się na ten wyjazd. George widział to jako znak Bożego błogosławieństwa dla całego przedsięwzięcia. Gdy czekał na odpowiedź z Londynu, jego czas wypełniała nauka angielskiego, greki, niemieckiego, francuskiego, łaciny i włoskiego. Oprócz tych języków czuł jeszcze potrzebę nauki hebrajskiego.
Nie rozumiał właściwie, dlaczego ma takie przekonanie, ponieważ nie zna ani jednego Żyda. Kupił jednak podręcznik hebrajskiego i uczył się sam najlepiej, jak potrafił. Jakiś miesiąc po wysłaniu zgłoszenia do Londynu rozmawiał z doktorem Tolukiem, profesorem Błąd. Profesor spytał go nagle: czy kiedyś myślałeś o tym, by zostać misjonarzem wśród Żydów? Jestem doradcą London Society for Promoting Christianity Among the Jews, londyńskie stowarzyszenie krzewienia chrześcijaństwa pośród Żydów. Czy wiedziałeś o tym? Nie, panie profesorze, nie wiedziałem, odpowiedział zdziwiony tym pytaniem, ponieważ doktor Toluk wiedział, że chce jechać do Bukaresztu. Ale to zastanawiające. Od jakiegoś czasu odczuwam silne pragnienie, by uczyć się hebrajskiego. Więc może powinieneś się na tym zastanowić, stwierdził profesor. Wiem, że chcesz jechać do Bukaresztu. Dlatego proponuję, żebyś modlił się i czekał. Jeżeli wszystko ułoży się dobrze z wyjazdem do Bukaresztu, przyjmij to jako wolę Bożą i jedź. Ale jeżeli nie ułoży, to może wolą Boga dla ciebie jest praca wśród Żydów. George pokiwał głową. Będzie dalej uczył się hebrajskiego i czekał. Okazało się, że nie musiał czekać długo. W tym samym miesiącu otrzymał list z Continental Missionary Society, wyrażający podziękowanie za jego zainteresowanie służbą w Bukareszcie. Stowarzyszenie informowało jednak żalem, że obecnie nie może wysłać tam misjonarza. Na tym terenie toczyła się wojna Rosji z Turcją i praca misyjna była tam niebezpieczna. Jego zgłoszenie zostanie jednak zachowane na wypadek zmiany sytuacji. Choćby nie wydawało się to prawdopodobne w ciągu najbliższego roku czy dwóch. Czytając ten list, George odczuł poczucie ulgi. Bóg jasno pokazał swoją wolę. Nie ma jechać jako misjonarz do Bukaresztu. Teraz poprosił doktora Toluka, by wysłać informacje o nim jako kandydacie na misjonarza do London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Profesor zrobił to bardzo chętnie i szybko. Potem obaj długo, bardzo długo czekali na odpowiedź. W maju 1828 roku George skończył studia, a ponieważ odpowiedzi w dalszym ciągu nie przychodziły, znalazł tymczasową pracę jako kapela. List z Londynu nadszedł wreszcie w czerwcu. London Society for Promoting Christianity Among the Jews informowało, że po rozważeniu listu doktora Toluka jest gotowy zaproponować George'owi półroczny okres próbny w Londynie, który może rozpocząć w wybranym przez siebie terminie. George będzie się uczył hebrajskiego i aktywnych sposobów komunikowania się z Żydami. Na początku George nie był zadowolony z tej odpowiedzi. Czekał tak długo, a teraz dowiaduje się, że będzie musiał pojechać do Londynu, by znowu uczyć się przez pół roku. Uczy się już przez całe swoje życie. W końcu jednak przyjął otrzymaną propozycję. Wszystko wskazywało przecież na to, że jest to wola Boga dla niego. W swojej gorliwości, by wyjechać do Londynu, George przeoczył jednak pewną bardzo ważną sprawę. Prusy miały armię, jakiej zazdrościło im każde państwo w Europie. Armia ta była znana z praktyki poboru. Prusy jako pierwsze państwo w nowożytnej Europie wymagało, aby wszyscy zdrowi mężczyźni służyli w wojsku. Poborowi byli powoływani na 3 lata, ale mężczyźni z wyższym wykształceniem służyli tylko przez rok. Nie było możliwości, by George wyjechał z Prus, jeżeli nie odsłuży swojego roku w wojsku. Problem polegał na tym, że nie miał wolnego roku. Chciał jechać do Londynu jak najszybciej, więc zaczął się modlić. Rozdział 5. Wolny człowiek. George leżał w łóżku z silnym bólem głowy i oczami palącymi jak rozżarzone węgle. Jak przez mgłę widział pochylającego się nad nim lekarza,
który naciskał jego brzuch. Przy każdym naciśnięciu George zwijał się z bólu. Miał wrażenie, że lekarz wbija mu nóż w brzuch. Potem dobiegały go niewyraźne odgłosy rozmowy lekarza z kimś innym w pokoju. Czy to Beta? George próbował zebrać wszystkie siły, by się skoncentrować, ale nie mógł. Jego głowa opadła na poduszkę, stracił przytomność. Obudził się po kilku godzinach. Pościel miał całą przemoczoną od potu, a w głowie tętnił przerażający ból. Wydawało mu się, że w pokoju nie ma nikogo, więc leżał cicho, zastanawiając się nad swoją sytuacją. Więc tak się to wszystko skończy. Nic dziwnego, że nie dostałem pozwolenia z wojska, żeby jechać do Anglii. W ogóle nie miałem nigdzie jechać. Umrę w Prusach, mówił cicho sam do siebie, ledwie słyszalnym szeptem pośród płytkich oddechów. Myśl o śmierci nie przerażała go. Właściwie odczuwał dziwny pokój i gotowość poddania się wszystkiemu, cokolwiek nastąpi. Zrobił wszystko, co tylko mógł, by uwolnić się od obowiązku służby wojskowej. Napisał podanie, wyjaśniając, że chce być misjonarzem. To nic nie dało. Kilka ważnych osobistości prosiło osobiście króla Fryderyka Wilhelma III w jego sprawie. Król odmówił. W końcu nie pozostała już żadna inna możliwość. Za miesiąc miał stawić się w wojsku, ale teraz nie mógł nigdzie jechać. Rozmyślania przerwało mu skrzypienie zawiasów u drzwi. Zobaczył sylwetkę Bety, podchodzącego na palcach do jego łóżka. Gdy Beta zobaczył, że George nie śpi, uśmiechnął się. – Jak się czujesz, przyjacielu? – spytał cicho. – Nie wiem, chyba lepiej? – odpowiedział, nie mając pewności co do swojego stanu. – Czy wcześniej był u mnie lekarz? – Tak – odpowiedział ze zdziwieniem Beta. – Pamiętasz to? George próbował pokiwać głową, ale to jedynie zwiększało ból. I co on powiedział? Spytał. Niestety, nic dobrego. Wygląda na to, że choroba, jaką masz od miesiąca i wywołany przez nią kaszel, spowodowały nadwyrężenie mięśni brzucha, a tak kaszlu spowodował pęknięcie naczynia krwionośnego w brzuchu. Lekarz uważa, że od jakiegoś czasu masz krwawienie wewnętrzne. I co będzie dalej? Spytał George popękanymi wargami. Mam dla ciebie lekarstwo przyrządzone przez doktora. On powiedział, żebyś je pił, odpoczywał i modlił się. Beta podniósł z bocznego stolika bursztynową buteleczkę i zdjął z niej korek. George przełknął łyżeczkę gęstego czarnego płynu, po czym znów opadł na poduszkę. Samo podniesienie się wyczerpało jego siły. Odpoczywać i modlić się. Potrafił robić obie rzeczy, ale czy to wystarczy? Przez 5 dni balansował na granicy życia i śmierci. Potem, ku zdziwieniu nawet samego lekarza, jego stan zaczął się powoli poprawiać. Miesiąc później czuł się już wystarczająco dobrze, by mógł stawić się w wojsku na rozpoczęcie służby. A przynajmniej tak mu się wydawało. Gdy zbadał go wojskowy lekarz, i to nie raz, ale 2 razy, zmarszczył brwi i zaczął wypytywać go o jego zdrowie. W końcu pokręcił przecząco głową. Przykro jest mówić coś takiego młodzieńcowi takiemu jak ty, ale według mojego przekonania nie jesteś wystarczająco zdrowy, by służyć w wojsku. Nawet gdybyśmy czekali 10 lat, nie sądzę, żebyś był wystarczająco zdrów do służby w armii Prus. Będziesz musiał być zwolniony. Lekarz patrzył na George'a tak, jakby przepraszał go za swoje słowa. On natomiast wytężał wszystkie siły, by powstrzymać uśmiech. Niedługo potem generał podpisał dokumenty i w ciągu 1 godziny choroba George'a uczyniła go wolnym człowiekiem. Teraz może jechać, gdzie tylko zapragnie. 19 marca 1829 roku George stanął na pokładzie statku w Rotterdamie w Holandii, skąd wypłynął do Anglii. Teraz, gdy płynęli już rzeką Tamizą, zbliżając się do Londynu, wdychał głęboko angielskie powietrze. Udało się. George niecierpliwie czekał, aż statek zacumuje. Chciał jak najszybciej rozpocząć naukę. Im szybciej zacznie,
tym szybciej będzie mógł wrócić na kontynent jako misjonarz wśród Żydów. Pierwszego dnia w Londynie znalazł dla siebie pokój w tanim domu czynszowym Fachney, zdecydowanie w jednej z najmniej reprezentacyjnych części Londynu, ale zupełnie wystarczającym do jego celów. Następnego dnia pojechał do London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Tutaj spotkał się z dyrektorem stowarzyszenia, który wyjaśnił mu, że każdy szczegół jego życia przez następne 6 miesięcy jest już dla niego zaplanowany. Przez 12 godzin dziennie będzie uczył się hebrajskiego, chaldejskiego i będzie poznawał alfabet rabiniczny. Po tych 6 miesiącach powinien płynnie czytać, pisać i mówić po hebrajsku, a także recytować z pamięci wiele rozdziałów Starego Testamentu w języku oryginalnym. Jeżeli okaże się wystarczająco zdolny, by to osiągnąć, stowarzyszenie wyznaczy mu jego pierwsze zadanie misyjne, najprawdopodobniej gdzieś w Austrii lub Rosji. Od razu tego wieczora George zabrał się do nauki. Choć znał już trochę hebrajskiego, wiedział, że będzie musiał ciężko pracować, jeśli po 6 miesiącach ma zostać wysłany jako misjonarz. W trakcie miesięcy nauki pewne wydarzenia podtrzymywały go na duchu. Na przykład dowiedział się, że pewien bogaty dentysta z Exeter w południowo-zachodniej Anglii zrezygnował ze swojej zyskownej praktyki, by pojechać jako misjonarz do Persji. Dentysta, który nazywał się Antoni Groves, nie prosił nikogo o wsparcie finansowe. Wyjeżdżał jako misjonarz, ufając Bogu, że zaspokoi wszystkie jego finansowe potrzeby. Taką postawą zdobył natychmiast głębokie uznanie George'a, który bardzo żałował, że nie może spotkać się z nim osobiście. Doktor Groves już wyjechał z Anglii, więc George mógł tylko mieć nadzieję, że nie upłynie wiele czasu, zanim on sam będzie mógł ruszyć jego śladem. George był w Londynie dopiero przez 2 miesiące, gdy pojawił się poważny problem. Wróciła choroba, która uwolniła go od służby z pruskiej armii. Angielski lekarz, który przyszedł do niego, był bardzo zaniepokojony. Stwierdził, że George jest bliski śmierci i zalecił jak najszybsze opuszczenie Londynu z jego wilgotnym i zadymionym powietrzem. Powiedział, że jedyną nadzieją dla niego jest zamieszkanie na wybrzeżu. George posłuchał jego rady i gdy tylko wróciło mu trochę sił, pojechał do Teignmouth Wood w Devon w południowej Anglii. Nie miał żadnego szczególnego powodu wybierać tę miejscowość, poza tym, że cieszyła się łagodnym klimatem i ożywczym morskim powietrzem. A kiedy się tam już znalazł, czekały na niego wydarzenia, które miały całkowicie zmienić bieg jego życia. W Teignmouth George Miller poznał pewnego Szkota imieniem Henry Craig. Henry był w tym samym wieku co George i podobnie jak on studiował na uniwersytecie, w trakcie studiów został chrześcijaninem. Również podobnie jak George pracował kiedyś jako nauczyciel, ale nie dorosłych, tylko dzieci. George ze zdumieniem dowiedział się, że Henry uczy dzieci Antoniego Grovesa, dentysty, który został misjonarzem, o którym George słyszał w Londynie. Oczywiście George chciał dowiedzieć się jak najwięcej na temat Antoniego, a Henry Craig, który był pod wielkim wrażeniem swojego byłego pracodawcy, chętnie dzielił się wszystkim, co wiedział. Antony był związany z grupą wpływowych chrześcijańskich mężczyzn, których poznał podczas studiów w Dublinie w Irlandii. Wszyscy oni byli absolwentami najlepszych uniwersytetów, a wśród członków grupy byli synowie irlandzkiego członka parlamentu, baron, lord i wnuk admirała Nilsona. Mężczyźni spotkali się, by rozmawiać o swojej wierze. Poprzez studiowanie Biblii doszli do wniosku, że jest ona rzeczywiście prawdziwa i że powinni dokładnie wypełnić to, co jest w niej napisane.
W wyniku tego Antoni Groves rozdał 1/10 swojego majątku biednym. Potem podwyższył to do 1/4. W końcu zaczął oddawać cały swój dochód, z wyjątkiem bardzo drobnej sumy, która pokrywała codziennie potrzeby jego rodziny. Ostatecznie Antony postanowił sprzedać wszystko, co miał, i zostać misjonarzem. Inni członkowie grupy podejmowali podobne decyzje. Jeden z nich, Benjamin Newton, zaczął prowadzić chrześcijańskie spotkania w Plymouth, niedaleko południowo-zachodniego krańca Anglii. Na spotkania przychodziło bardzo wielu ludzi. Były one otwarte dla wierzących z wszystkich denominacji i nazwano je teraz spotkaniami braci z Plymouth. George był zafascynowany wszystkim, co słyszał. Tak bardzo chciałby poznać choć niektórych z tych ludzi. Jeżeli rzeczywiście wywarli oni taki wpływ na Antoniego Grovesa, jak opowiadał Henry Craig, to koniecznie chciałby się z nim spotkać. W Teignmouth spędził 10 dni. Nie mógł sobie pozwolić na dłuższy pobyt, ponieważ musiał nadrobić stracony czas w nauce hebrajskiego. Wraz z poprawą zdrowia i powrotem sił odczuwał jeszcze silniejsze pragnienie, by zrealizować swój cel zostania misjonarzem. Do Londynu wrócił, czując się fizycznie tak dobrze, jak nie czuł się już od długiego czasu. Ale zmieniło się też coś jeszcze. George miał nową misję. Był zainspirowany opowieściami Henry'ego Craig'a o Antonim Grovesie i o braciach Plymouth. Postanowił, że przestanie czytać książki o Biblii, a zamiast tego przeczyta całą Biblię od deski do deski. Kiedy dojdzie do końca, wróci na początek i będzie czytał ponownie. Im dłużej George czytał Biblię, tym bardziej chciał zacząć robić coś od razu. Nie chciał czekać, aż zostanie wysłany przez stowarzyszenie misyjne. Zorganizował spotkanie modlitewne. Każdego wieczoru od 6 do 8 w swoim pokoju. Zaprosił innych studentów i wielu z nich zaczęło przychodzić, ale to mu nie wystarczało. Pytał sam siebie, dlaczego mam czekać aż do wyjazdu na kontynent, by zacząć głosić Ewangelię Żydom. W Londynie mieszkały przecież tysiące Żydów. George wyszedł więc na ulicę Londynu z kieszeniami pełnymi broszurek, na których starannie napisał swoje imię, nazwisko i adres. Kierował się do tych miejsc, w których widywał kiedyś grupy żydowskich mężczyzn. Czasami głosił im Ewangelię własnymi słowami. Czasami czytał fragmenty Nowego Testamentu chłopcom, którzy zbierali się wokół niego, kiedy indziej rozdawał broszurki, zapraszając ludzi w odwiedziny do siebie. W trakcie tego wszystkiego George zaczął zauważać coś nowego. Właściwie nie tylko niezwykłego, ile tak oczywistego, że dotychczas w ogóle nie zwracał na to uwagi. Gdy rozmawiali z Żydami, zbierały się przy nim setki nieżydów. Wielu z nich potrzebowało usłyszeć Ewangelię tak samo jak Żydzi. W George'u narastało pragnienie, by rozmawiać o Bogu z ludźmi ze wszystkich wiary religii. Nic nie potrafiło go stłumić. Zaczął teraz zastanawiać się, czy w ogóle dobrze robi, kontynuując swoje zaangażowanie w London Society for Promoting Christianity Among the Jews. Nie chciał już wracać do Europy, by głosić Ewangelię jedynie Żydom. Chciał zostać w Anglii i głosić ją każdemu, kto będzie chciał słuchać. W dzień Nowego Roku 1830 podjął ostateczną decyzję. Napisał do Stowarzyszenia Misyjnego, dziękując za otrzymaną pomoc i wsparcie, ale równocześnie prosząc o zwolnienie z ich programu, ponieważ nie jest już dłużej pewien, czy Bóg chce, by wracał do Europy i głosił Ewangelię tylko Żydom. 27 stycznia zebrał się zarząd stowarzyszenia, by rozważyć prośbę George'a. Zawiedzeni w końcu zgodzili się jednak zwolnić ze swojego programu
jednego z najlepszych studentów, jakich kiedykolwiek mieli. George był teraz wolnym człowiekiem. W obcym kraju, bez miejsca, do którego mógłby pójść, bez stowarzyszenia misyjnego, które dawałoby mu wsparcie bez pracy, a jedynie 5 funtami w kieszeni, nigdy jeszcze nie był tak szczęśliwy. Rozdział 6. Nowy początek. George Miller patrzył w dół z kazalnicy na kołyszące się kapelusze kobiet i łysiejące głowy mężczyzn w kaplicy Ebenezer w tej Gnumut. Wiele wydarzyło się w ciągu tych 3 miesięcy, od kiedy wyjechał z Londynu. Najpierw pojechał znowu do Devon, by odwiedzić Henry'ego Craika, który zorganizował dla niego zaproszenia do wygłaszania kazań w kilku kaplicach w okolicy. Teraz 3 miesiące później ludzie z Ebenezer Chapel poprosili go, by został ich pastorem. Gdy patrzył na zebranych, wiedział, że nie była to dla niego łatwa decyzja. Kilka osób nawet odeszło ze zboru, nie chcąc mieć za pastora początkującego młodzieńca z Prus, który uważa, że może głosić Słowo Boże porządnym angielskim chrześcijanom. Inni mieli jednak dobre zdanie na temat jego kazań, a szczególnie ich rezultatów. 5 nowych nawróconych dołączyło do zboru w rezultacie kazań George'a i zapełniło miejsce tych, którzy odeszli. Gdy George skończył poranne kazanie, odchrząknął i zaczął mówić z lekkim zdenerwowaniem. Muszę powiedzieć jeszcze jedno. Przyjmę waszą szczodrą propozycję nazywania mnie waszym pastorem pod jednym warunkiem. Nie mogę wam obiecać, jak długo tutaj zostanę. Muszę być wolny, by natychmiast pójść tam, gdzie Bóg mnie poprowadzi. Jeżeli mi na to pozwolicie, zostanę i będę waszym pastorem. Gdy patrzył teraz na niewielki zbór, liczący jedynie 18 osób, zastanawiał się, czy nie zrobił błędu. Modlił się długo i gorąco w sprawie przyjęcia tej propozycji. Wydawało mu się rzeczą dziwną, że Bóg prowadzi go od tętniącego życia Londynu do Ten Ingmout, małej wioski rybackiej na skraju dorzecza rzeki Teign, do zboru składającego się głównie z niewykształconych rybaków i ich żon. A jednak George powtarzał sobie, że jeżeli tylko będzie mógł wyjeżdżać z Teignmout, to będzie miał mnóstwo pracy misyjnej w Devon, grupy chrześcijan z Newton Abbot i Exeter. Gorliwie zapraszały go na swoje tygodniowe spotkania biblijne i modlitewne. On sam jeździł tam z wielkim zadowoleniem. W rzeczywistości, gdy oficjalnie został pastorem Ebenezer Chapel, poznał drogi Devon tak dobrze, jak własną kieszeń. Miejscem, które szczególnie lubił odwiedzać latem 1830 roku, był dom Northenry House w Exeter. Był to dom z pokojami na wynajem, prowadzony przez pannę Mary Groves. Mary była dojrzałą chrześcijanką, nieco po 30. Lubiła rozmawiać z George'em o sprawach duchowych, a zwłaszcza o jego poglądach dotyczących braci z Plymouth. Dopiero po kilku takich długich, przyjemnych rozmowach George zorientował się, że Mary jest siostrą Antoniego Grovesa, misjonarza w Persji, o którym tak wiele słyszał. Dopiero wtedy zrozumiał, jak to się stało, że Mary ma tyle interesujących spostrzeżeń na temat misjonarzy i kościoła. Im więcej czasu spędzał z Mary, tym bardziej mu się podobała. Nie była chichotką jak Ermengarda, nie była też tak piękna jak Ermengarda, a nawet miała jeden z najdłuższych nosów, jakie George kiedykolwiek widział u kobiety lub mężczyzny. A jednak było w niej coś, co go pociągało. Gdy rozmawiali, patrzyła mu prosto w oczy
i oczekiwała, że będzie traktował ją jak równą, nie jaką swoją zdobę. Mary była lepiej wykształcona niż większość kobiet w tamtych czasach. Znała francuski, łacinę i hebrajski, a o astronomii wiedziała więcej niż George. Ich więź rozkwitała, aż w końcu George musiał przyznać sam przed sobą, że kocha Mary. Uczucie to zaskoczyło go z kilku powodów. Po pierwsze, Mary Groves miała 33 lata, była więc o 7 lat starsza od niego. Po drugie, wcale nie szukał żony, ani nawet nie myślał o małżeństwie. Zawsze był przekonany, że żona będzie dla niego obciążeniem. A gdyby tak Bóg powołał go do jakiegoś dalekiego i obcego miejsca, czy mógłby oczekiwać, że żona pojedzie tam z nim i czy nie czułby się w małżeństwie jak uwięziony? Choć George nie mógł oczekiwać, że każda żona pojechałaby z nim, to co do Mary sprawa przedstawiała się inaczej, ponieważ Mary widziała, jak jej brat i bratowa oddali wszystko, co posiadali, by wyjechać na pole misyjne. Czuł, że ona byłaby gotowa zrobić to samo, gdyby było to konieczne. Rozmawiał z nią o swoich obawach, a ona zapewniła go, że oddane Bogu małżeństwo uwolni go od jeszcze większej służby niż obecnie, a nie odwrotnie. 7 października 1830 roku w prostej ceremonii w Exeter Mary Groves i George Miller zostali mężem i żoną. Po herbatce z przyjaciółmi wsiedli w dyliżans jadący do Teignmouth. Gdy George ładował kufry żony do dyliżansu, był nieco zdziwiony. Dwa sztery były szczególnie ciężkie. Nie wiedziałem, że masz tyle rzeczy, zażartował. Chyba nie sądziłeś, że moja rodzina jest biedna jak ta mysz kościelna, co? Odpowiedziała żona, poprawiając wstążkę przy kapeluszu. Mam tutaj rodzinną, srebrną zastawę stołową, porcelanę mojej mamy i kilka gobelinów, przekazywanych w rodzinie z pokolenia w pokolenie. Wydaje mi się, że one znacznie poprawią urok twojego domu. Tydzień później wszystkie rzeczy Mary były już starannie rozłożone w niewielkim, szeregowym domu George'a, demonstrując wyraźnie, że nie mieszka już w nim kawaler. Mary tak długo szorowała, skrobała i polerowała, że wszystko wyglądało jak nowe. Któregoś wieczoru George wrócił zmęczony z wyjazdu. Mary powitała go w drzwiach z uśmiechem. Chodź i zobacz, jak ładnie tu wszystko wygląda, powiedziała, pomagając mężowi zdjąć płaszcz. Prawie cały dzień sprzątałam i ustawiałam. Gdy George rozejrzał się dookoła, poczuł, jak zamiera mu serce. Jego dom zaczynał wyglądać tak, jak wiele innych, które odwiedzał. Był zapełniony rzeczami. Rzeczami, które będą powstrzymywały go od wypełnienia Bożego powołania do jego życia, które trzeba będzie pakować i transportować z miejsca na miejsce, które będą drwiły z jego próby życia jedynie dla Boga. Opadł ciężko na krzesło. Musimy się tego pozbyć, powiedział cicho. Pozbyć się czego? Zmarszczyła brwi Mary. Wszystkiego, odpowiedział George, wskazując ręką po pokoju. Sreber, porcelany, gobelinów. Wszystko, co nie jest konieczne, musi odejść. Ale dlaczego? Wydusiła z siebie Mary, blędnąc i opadając na krzesło. George odpowiedział, ponieważ jeżdżę po całym Devon, głosząc, że Biblię należy rozumieć dosłownie, a potem wracam wieczorem do domu pełnego błyskotek. A Jezus powiedział, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, tak? Tak. Ale zaczęła Mary. Ale co? Przerwał jej. Przecież twój brat tak zrobił. Ale on wyjeżdżał na misję. To było coś innego, zupełnie innego, broniła się Mary. Naprawdę? Spytał George, unosząc brwi. Czy zapomniałaś, że jesteś żoną misjonarza? Chrześcijanina z Prus, którego Bóg posłał do Anglii? Mary otworzyła usta, ale potem zamknęła je, nie mówiąc ani słowa. Następnego wieczoru, gdy George wrócił do domu, nie było w nim srebrnej zastawy, porcelany i gobelinów. Na szafce do porcelany leżał plik banknotów. Mary wskazała na nie i powiedziała, zrób z nimi, co uznasz za najlepsze. George i niech Bóg pomoże nam obojgu.
Nie minął tydzień, a George miał następną, trudną wiadomość dla żony. Tym razem dotyczyła ona jego wynagrodzenia. Zbór Ebenezer wypłaca mu szczodre wynagrodzenie w wysokości 55 funtów rocznie. Większość tych pieniędzy pochodziła ze zwyczaju zwanego wynajmowaniem ławek, który polegał na tym, że poszczególne rodziny płaciły za określoną ławkę w kaplicy, by mieć dla siebie miejsce w niedzielę. Ludzie najbogatsi wynajmowali najdroższe ławki z przodu, pozostawiając tylne ławki, zwane tanizną, dla biedoty. Taka praktyka była stosowana w kościołach w Anglii i Europie od wieków, ale im dłużej George się na tym zastanawiał, tym bardziej widział, że jest to coś złego. Zbór nie może być miejscem, w którym ludzie są dzieleni według tego, ile mają pieniędzy. W Królestwie Bożym nie ma biedoty, obywateli drugiej kategorii. Dlatego był przekonany, że tak samo powinno być w kościele na ziemi. To oznaczało, że trzeba będzie zrezygnować z wynajmowania ławek, a razem z nim ze znacznej części przychodu zboru, co z kolei pozbawi George'a dużej części jego wynagrodzenia. Któregoś wieczoru w listopadzie po kolacji George i Mary Miller poszli na spacer nad brzegiem morza. Sprzedawcy Małż i Muszli poszli już do domu na noc, a do przystani wpływały ostatnie łodzie rybackie. Mary, rozpoczął George delikatnie, dziękuję, że sprzedałaś wszystkie te rzeczy. Teraz jest jeszcze inna sprawa, o której musimy porozmawiać. Mary stanęła i patrzyła prosto w oczy męża. George wziął głęboki oddech i mówił dalej. Chodzi o wynajem ławek. Nie widzę żadnej możliwości posłuszeństwa przykazaniu Jezusa, by traktować wszystkich równo. Jak braci, jeżeli dajemy najlepsze ławki z przodu kaplicy bogatym, w Biblii, w liście Jakuba czytamy jasno o tym, że nie powinniśmy lepiej traktować ludzi bogatych w kościele, ponieważ jest to poniżanie biednych. Po długiej chwili milczenia George usłyszał westchnienie Mary. Ale George, to jest nasz jedyny przychód, powiedziała drżącym głosem. Wiem, odpowiedział jej delikatnie. Chcesz, żebym powiedziała, że dobrze zrobisz, jak zrezygnujesz z naszego przychodu? Spytała z niedowierzaniem. Tak, odpowiedział szczerze. Wiem, że jest to trudne, ale uważam, że tak należy zrobić. Ludzie powinni mieć wolność, by dawać nam pieniądze tak, jak Bóg nim pokieruje, a nie dlatego, że chcą mieć najlepsze ławki w kaplicy. A jeżeli nie będą chcieli nam dawać? Spytała Mary. Wtedy Bóg będzie zaspokajał nasze potrzeby w inny sposób, odpowiedział George, chwytając żonę za rękę. Mary, czy potrafisz to zrobić? Mary milczała przez długi czas. Szli dalej wzdłuż brzegu. Słychać było jedynie szum fal uderzających falochron i pokrzykiwania mew w górze. W końcu Mary powiedziała: zrób, co uważasz za najlepsze. George, mogę zaufać Bogu tak samo jak ty. George zatrzymał się i przytulił żony. Po jego policzkach płynęły łzy. Mary miała rację. Małżeństwo nie stało się dla niego więzieniem. Przeciwnie, dał mu towarzysza w wierze. Bóg nas nie zawiedzie, powiedział z większym przekonaniem, niż w tej chwili rzeczywiście odczuwał. Następnego wieczoru po kolacji poszli na kolejny spacer, ale tym razem w przeciwnym kierunku, na ulicę Ebenezer. Gdy doszli do kaplicy, George otworzył drzwi i weszli do środka. George zapalił lampkę oliwną z tyłu sali i sięgnął do brezentowego worka, który przyniósł ze sobą. Wyjął drewnianą skrzynkę wielkości pudełka na buty z wyciętym wąskim otworem na górze i drzwiczkami z boku. Podaj mi gwóźdź, Mary, powiedział zdecydowanym głosem. Kilka minut później skrzynka była już solidnie przymocowana do bocznej ściany. Czy masz napis? Spytał żonę. Mary pokiwała głową i podała mu napis. George przybił go nad skrzynką i cofnął się, by ocenić swoje dzieło. Tak, powiedział, ściskając żonę za rękę. Teraz jesteśmy na łasce Boga. Spojrzał jeszcze raz na napis i dodał. Dokładnie tak, jak jest napisane. Mary, jeżeli ktoś chce dawać nam wsparcie, może to zrobić. Nie będziemy nigdy prosić nikogo o pieniądze. Zamiast tego będziemy oczekiwać, że Bóg zaspokoi nasze potrzeby. Uklękli razem obok siebie przy ławce i prosili Boga,
by opiekował się nimi i dał im wiarę, by wytrwali w swoim nowym planie. Gdy George wychodził z kaplicy, uśmiechał się szeroko. Już kiedyś czuł się w ten sposób, ale kiedy to było? Dopiero w połowie drogi do domu przypomniał sobie, że było to tego dnia, w którym powiedział ojcu, że nie będzie już brał od niego pieniędzy na studia. Miał wtedy to samo poczucie wolności, bycia zależnym od Boga, a nie od ludzi. Uczucie to wypełniało go wielkim podekscytowaniem. Rozwiązanie problemu nie pojawiło się jednak tak szybko, ani tak gładko, jak stało się to w Halle. Rok 1831 był szczególnie trudny dla George'a i Mary. Niektórzy członkowie zboru wrzucali taką samą kwotę pieniędzy do skrzynki, jako przedtem płacili za ławki. Wielu jednak wrzucało mniej, prawdopodobnie dlatego, że nic z tego nie mieli. Oczywiście miało to wielki wpływ na wynagrodzenie George'a. Pewnego szczególnego, trudnego dnia George i Mary zasiedli do obiadu do stołu, na którym stały jedynie puste talerze. Puste były też garki na piecu. Niezrażony tym George rozpoczął modlitwę dziękczynienia. Gdy się modlił, rozległo się pukanie do drzwi. Przyjaciel z pobliskiego Exmouth przysłał im specjalny prezent. Całą szynkę. George podziękował jeszcze gorącej Bogu, a potem pokroił szynkę na kawałki dla siebie i Mary. Kiedy indziej do jej drzwi zapukała zupełnie obca osoba. Gdy Mary otworzyła, zobaczyła nieznaną kobietę. Nie mogłam jeść, wiedząc, że wy jesteście głodni, powiedziała wręczając Mary świeżo upieczony bochenek chleba. Zanim Mary zdążyła spytać ją, kim jest i skąd jest, kobieta zniknęła. Gdy George wyjeżdżał głosić Słowo Boże, przedstawiciele zborów często próbowali wręczyć mu pieniądze. On zawsze odmawiał, wyjaśniając, że nie chce sprawić wrażenia, że robi to dla pieniędzy. Nie zniechęcone tym zbory znajdowały więc pomysłowe sposoby, by zapłacić kaznodziei. Czasami George znajdował pieniądze w swojej Biblii, kiedy indziej Mary, z którą często wyjeżdżał razem, zauważyła, gdy się nie patrzyła, ktoś włożył jej kilka monet do torebki. W wyniku tego wszystkiego pod koniec tego roku George i Mary mogli powiedzieć, że nauczyli się kilku rzeczy o ufaniu Bogu. Po pierwsze, Bóg rzeczywiście zaspokajał ich potrzeby. Nie zabrakło im jedzenia nawet na jeden posiłek i nie mieli żadnej potrzeby, która nie zostałaby w jakiś sposób niezaspokojona. Po drugie, aby ufać Bogu całkowicie, musieli nauczyć się oddawać dodatkowe pieniądze, jakie mieli. Nigdy nie trzymali pieniędzy, których nie potrzebowali i nigdy nie pozwalali sobie na pożyczenie choćby jednego pensa, nawet gdy mieli jakąś potrzebę. Wierzyli, że Bóg da im dokładnie to, czego będą potrzebować, wtedy, gdy będą tego potrzebować. I Bóg tak robił. Wiosną 1831 roku George dziękował Bogu za to, jak dobrze się wszystko potoczyło. Przyjechał do Tynemouth przed 16 miesiącami bez pracy, prawie bez pieniędzy i mając tylko jednego przyjaciela. Teraz, gdy tylko wyszedł na ulicę, wszędzie zatrzymywali go przyjaciele, by z nim porozmawiał. Zrezygnował z pensji w wysokości 55 funtów rocznie, a w zamian za to Bóg zapewnił mu jedzenie i pieniądze na wynajem domu. Miał teraz przy sobie żonę, która była dla niego wsparciem, a za 5 miesięcy narodzi się ich pierwsze dziecko. Liczba członków zboru przekroczyła 50, wśród których było wielu nowych nawróconych. Wszystko układało się dobrze dla George'a w Tynemouth. Wszystko z jednym wyjątkiem. Nie miał już przekonania, że jest to miejsce dla niego. Rozdział 7. Pole misyjne tuż obok. Do Bristolu zawołała Mary, dlaczego myślisz, że powinniśmy się przeprowadzić do Bristolu? Czy nie możemy zostać tutaj, gdzie jesteśmy, przynajmniej do czasu, gdy urodzi się dziecko? George objął żonę ramionami i powiedział łagodnie. Mary, powiedziałem tobie i całemu zborowi, że zostanę tutaj tylko tak długo, na jak długo powołał mnie Bóg. Ależ George, przerwała mu, skąd możesz mieć taką pewność? Przez długą chwilę milczał. Nie było to łatwe do wytłumaczenia,
ale im więcej modli się w tej sprawie, tym silniejsze stawało się przekonanie, że Bóg powołuje go na północ do Bristolu. Mieszkał tam teraz Henry Craig, który zapraszał go w odwiedziny. George skorzystał z tego zaproszenia w kwietniu 1832 roku. Bristol był tętniącym życiem miastem portowym, tylko w Liverpoolu obsługiwano większą liczbę statków, jak każde inne angielskie miasto na początku XIX wieku. Był zadymiony i brudny. Na rogach ulic stali żebracy, a małe, brudne dzieci wmieszane w tłum bez wątpienia poszukiwały torebek lub kieszeni, które mogłyby uwolnić od ich zawartości. A jednak, mimo całej tej biedoty i przestępczości, a może właśnie z powodu nich, George czuł, że powinien pracować w takim właśnie mieście. Mieście potrzebującym mnóstwo pomocy. George i Henry Craig prowadzili przez 10 dni spotkania w Bristolu, w kaplicy Gideon i Pitay. Każdego wieczoru przychodziło coraz więcej ludzi. 29 kwietnia kaplica Gideon była wypełniona po brzegi. Ludzie siedzieli na schodkach pod otwartymi oknami. Tłoczyli się w holu z tyłu kaplicy. Wielu innych musiało odejść, ponieważ po prostu nie było już dla nich miejsca. Po tym spotkaniu wielu członków zboru Gideon Chapel gorąco prosiło George'a, by przeprowadził się do Bristolu. George rozmawiał o tym z Henrym długo w nocy, w końcu uzgadniając listę warunków, jakie musiałby spełnić zbór, żeby George w ogóle zaczął się nad tym zastanawiać. Pierwsze. George Miller i Henry Craig nie będą tradycyjnymi pastorami, pytającymi kongregację lub radę zboru o to, jakie działanie jest najlepsze w określonej sytuacji, ale będą mogli robić to, co czynią, że jest powołaniem Boga dla nich. Drugie. Zbór zrezygnuje z wynajmowania ławek. Nikt nie będzie otrzymywał stałego wynagrodzenia, ale pastorzy i cały zbór będą ufać Bogu, że da im wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie kaplicy i zaspokojenie ich potrzeb. Trzecie. George i Henry będą równorzędnymi pastorami pracującymi jako zespół. Nie będzie podziału na pastora seniora i juniora. George wiedział, że nie są to łatwe warunki dla zboru, więc kiedy otrzymał od Henry'ego wiadomość, że zbór zgodził się na nie, był gotów poważnie rozważyć przeprowadzkę do Bristolu. Modlił się w tej sprawie długo i gorąco, głęboko w sercu wiedząc już, że nadszedł czas, by opuścić Teignmouth i przenieść się do Bristolu. W końcu Mary powiedziała z westchnieniem: zrób to, co uważasz za najlepsze, George. Jestem pewna, że mogę urodzić dziecko w Bristolu, chociaż będzie mi brakowało moich przyjaciółek. George rozumiał żonę. On sam mieszkał już w wielu miejscach. Ona natomiast przez całe życie mieszkała w Devon. Wiedział, że trudno będzie jej nawiązać nowe przyjaźnie, ale był pewien, że wybiera właściwą drogę. A więc postanowione, stwierdził. Jutro zacznę odwiedzać ludzi ze zboru i sam powiem im o naszych planach. Dwa dni później, gdy polało się już wiele łez, George Miller powiadomił wszystkich członków zboru Ebenezer, że przeprowadza się do Bristolu. Spakowanie ich skromnego dobytku zajęło tylko godzinę. 25 maja ze smutkiem w sercach George i Mary wsiedli do dyliżansu jadącego do Bristolu. George miał teraz 26 lat. Po drodze myślał o tym, jakie mogą czekać go trudności w nowym miejscu. Na początku wszystko układało się dobrze. George i Mary wraz z Henrym Craigiem znaleźli skromny dom z 5 sypialniami i 2 pokojami dziennymi, w którym zamieszkali. Pewien bogaty chrześcijanin wynajął drugi budynek, nazwany kaplicą Bethesda. Więc spotkania odbywały się tutaj w kaplicy Gideon. Mary nie miała żadnych problemów ze zdrowiem. Poród miał odbyć się pod koniec września. Pierwszym znakiem nadchodzącego nieszczęścia stały się dla George'a kościelne dzwony. Dzwoniły one zawsze przy okazji pogrzebu, a na początku czerwca dzwoniły niemal bez przerwy. Na Bristol spadła epidemia cholery.
XIX wieku w Anglii miasta różniły się znacznie od wsi. Na wsi ludzie mieszkali we własnych chatach, czasami w domach szeregowych, pili wodę z własnych studni i odchody zakopywali w swoich poletkach. W miastach takich jak Bristol wiele rzeczy wyglądało zupełnie inaczej. Ludzie mieszkali w długich rzędach ceglanych domów, które ciągnęły się całymi kilometrami, bez widoku na jakiekolwiek drzewo czy pole. Brudna woda i ścieki przelewały się z otwartych rowów odprowadzających biegnących przy ulicach, a woda dostarczana rurami do domów nie była chlorowana i często zawierała zarazki i bakterie ze skażonych strumieni. Takie warunki powodowały, że w miastach błyskawicznie rozprzestrzeniały się śmiertelne choroby, a żadna z nich nie wzbudzała takiego przerażenia jak cholera. Zaraza ogarnęła całe miasto, zabijając tysiące ludzi. George i Henry byli wzywani o różnych godzinach dnia i nocy, by modlić się za chorych. Zarażeni zazwyczaj umierali szybko. Jedynie 12 godzin mijało od chwili zauważenia pierwszych objawów i wymiotów do zgonu i złożenia w trumnie, jeżeli można było znaleźć trumnę. Praca była wyczerpująca i wydawało się, że nigdy się nie skończy. Przez cały lipiec i sierpień na chodnikach układano stosy zwłok, które czekały na zebranie. Często leżały tak rozkładające się przez cały tydzień, ponieważ woźnica karawanu także zmarł na cholerę i trudno było znaleźć kogo na tyle odważnego, by go zastąpił. Wszyscy wiedzieli, że aby się nie zarazić, należy unikać innych ludzi, a zwłaszcza dużych grup, przez które choroba rozprzestrzeniała się szybciej. Ludzie przychodzący do obu kaplic chcieli jednak spotykać się dla wzajemnego pocieszenia i podniesienia na duchu. George i Henry zgadzali się z nimi, dlatego każdego ranka prowadzili spotkanie modlitewne, prosząc Boga, by zachował ich przy życiu i położył kres epidemii. Ponad 300 ludzi, nie bacząc na ryzyko takich spotkań, przychodziło na modlitwę prowadzoną przez George'a i Henry'ego. A jednak mimo ich gorących modlitw, dzwony kościelne dalej wydzwaniały żniwo śmierci. Nie było to łatwe dla George'a, gdy z trudem przychodził z jednego miejsca Bristolu do innego. Młodego pastora przyjmowano do każdego domu, przy którym się zatrzymywał. Nawet zupełnie obcy ludzie zatrzymywali go, gdy przechodził. Wtedy czytał im głośno Biblię i modlił się za umierających lub pocieszał płaczące wdowy, które nie miały teraz żadnego sposobu na karmienia swoich ubranych w szat szmaty wychudzonych dzieci. Mary toczyła inną bitwę. Każdego ranka widziała, jak mąż wychodzi z domu na spotkanie niebezpieczeństwa. Za każdym razem, gdy jej mąż wyciągał rękę, by dotknąć umierającego dziecka, pomóc wdowie ułożyć zwłoki męża czy przytulić jakiegoś malucha, narażał się na zarażenie. Co będzie, jeśli zachorujesz? Pytała go. Czy pomyślałeś o tym? George milcząco kiwał głową. Oczywiście, myślał o tym tysiące razy. Każdy posiłek mógł być jego ostatnim, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak wielu umierających dotykał. Ale muszę to robić, Mary, tłumaczył. Ktoś musi pomóc tym ludziom i pokazać im, że Bóg troszczy się o nich. A co ze mną? Pytała. Czy Bóg troszczy się o mnie i nasze dziecko? Nie ma żadnej pewności, że w ogóle dożyjesz dnia, w którym się urodzi. Krajem fartucha otarła z oczu łzę. Wiem, wiem, mówił kojącym głosem George. Ale chyba nie wyobrażasz sobie, że mógłbym schować się we własnym domu, gdy na zewnątrz są ludzie, którzy potrzebują Bożego pocieszenia i tej odrobiny pomocy, jaką mogę im dać, prawda? Mary pokręciła głową. Nie, zgodziła się cicho. Wtedy nie byłbyś tym mężczyzną, za którego wyszła. 16 września George został w domu przez cały dzień, by pomóc akuszerce przybyłej do porodu jego córki Lidii. Mimo śmierci panującej w całej okolicy, Lidia była tryskającym zdrowym dzieckiem. Gdy skończyła pierwszy miesiąc życia, epidemia cholery wreszcie dobiegła końca. W kaplicy Gideon odbyło się wielkie spotkanie dziękczynne.
Spośród 200 ludzi, którzy regularnie przychodzili na spotkania do obu kaplic, zmarła tylko jedna osoba. 4 dzień stycznia 1833 roku przyniósł błogosławieństwo i zagadkę. Gdy tego ranka George odbierał pocztę, zauważył list nadany z Bagdadu. Kiedy go otworzył, z koperty wysunął się czek na 200 funtów. Szybko przebiegł oczami słowa listu, by znaleźć fragment mówiący o przeznaczeniu tych pieniędzy. Jego zdumienie sięgnęło zenitu, gdy przeczytał, że mają one zostać wykorzystane na to, by on, jego rodzina oraz Henry Craig przyjechali jako misjonarze do Bagdadu. Autor listu obiecywał dalsze pieniądze po ich przybyciu na miejsce. George poczuł zbierające w nim podekscytowanie. Czy to jest ta okazja, na którą czekał? Od kiedy został chrześcijaninem? Czy cały czas spędzony w Anglii nie był przygotowaniem do tego, by mówić o Bogu zgubionym duszą w innych krajach? Jego szwagier, Antony Groves, pisał regularnie z Persji, a życie misjonarza w obcym kraju wydawało się o wiele bardziej pełne przygód niż pastora w Anglii, który bez końca odwiedzał członków zboru w ich domach i wypijał całe morze herbaty. George szybko zawiadomił o liście Henry'ego Craig'a. Jego również ogarnęło podniecenie. Rozmawiali o tym aż do południa, kiedy to byli już całkowicie przekonani, że obaj powinni pojechać do Bagdadu. George obiecał wcześniej, że tego dnia po lunchu odwiedzi pewnego członka zboru, szewca mieszkającego w odległości około 3 kilometrów w najbiedniejszej części Bristolu. Ponieważ w nocy padał deszcz, George musiał teraz przeskakiwać potężne, błotniste kałuże, a każdy mijany wóz spryskiwał go wodą. Właśnie minął piekarnię na ulicy Newfoundland Street. Gdy podeszła do niego mała dziewczynka, mogła mieć najwyżej 5 lat, a na plecach niosła małego chłopca ścieknącym nosem, mającego na sobie jedynie spodnie. — Proszę pana — powiedziała sepleniąc — czy może nam pan dać szylinga? Moja mama zmarła na cholerę, a tata pojechał do kopalni i nie wrócił. George zatrzymał się i przykucnął obok dziewczynki. — Jak masz na imię, moja mała? — spytał, mając przed oczami obraz własnej córki, bezpiecznie ułożony w ciepłej kołysce. — Emily — odpowiedziała — i potrafię to przyliterować. Mama mnie nauczyła. Na pokrytej brudem twarzy błyszczały z dumą jej oczy. — Naprawdę? — uśmiechnął się George. — Więc zróbmy tak. Ty przyliterujesz bez błędu swoje imię, a wtedy ja dam ci szylinga. — E-M-I-L-Y — wyrecytowała triumfalnie dziewczynka i wyciągnęła do George'a zabrudzoną rękę. George roześmiał się zadowolony. Doskonale, powiedział, sięgając do kieszeni. Tutaj jest twój szyling i niech Bóg cię błogosławi, Emily. Emily poprawiła brata na plecach i odeszła. George patrzył za nią i odczuwał dziwny smutek. Każdego dnia przez wszystkie 6 miesięcy, od kiedy zamieszkał w Bristolu, widywał małe dzieci, jak Emily, ale żadne z nich nie wywołało u niego tak silnej reakcji. Dokąd pójdzie Emily? Czy ma miejsce do spania na noc? Czy opiekuje się nią jakaś życzliwa, dorosła osoba? Czy też jest zdana na łaskę i niełaskę kogoś złego? Co stałoby się z jej bratem, gdyby zachorował? Dokąd udałaby się wtedy po pomoc? Te pytania nie dawały mu spokoju. Idąc dalej, zastanawiał się, dlaczego nie widział tego wcześniej. Nie musiał jechać na pole misyjne do Bagdadu, a nawet gdziekolwiek indziej. Właśnie stoi w samym środku pola misyjnego. Na pewno nie ma bardziej potrzebujących ludzi na całym świecie niż małe dzieci, jak Emily i jej brat. Bagdad może wydawać się egzotyczny i pasnujący z powodu swoich barwnych bazarów, wielbłądów i muzyki. Ale jest też praca do wykonania w brudnym, zatłoczonym Bristolu. George nie wiedział, jak ma rozpocząć, ani co może zrobić pojedyncza osoba bez regularnych dochodów. Ale wiedział jedno, z pomocą Boga zrobi coś,
by pomóc biednym, bezdomnym dzieciom w Bristolu. Tak, powtórzył, głośno sam sobie, przyspieszając kroku. Bóg dał mi pole misyjne. Tutaj. Tu będę żył i tu umrę.